Posłuchaj fragmentów najciekawszych książek wydawnictwa Pruszyński Media. Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Krystian Stolarz. Dla ciebie nawet. Czyta Otar Saralidze. Przedmowa. Książka ta jest spełnieniem jednego z moich największych marzeń. Od ośmiu lat jestem policjantem. I choć w perspektywie całej służby to doświadczenie może się wydawać nieduże, i tak czuję się już zawodowo wyeksploatowany. Nie zliczę trupów, które widziałem, bujek, które stoczyłem, czasami nawet o własne życie, wypadków drogowych, jakie analizowałem, brutalnych interwencji i świadectw wynaturzeń ludzkich, jakie obserwowałem. W moim zawodzie ważne jest, aby znaleźć sposób na zrzucenie z siebie stresu i trudów dnia. Właśnie dlatego trzymacie w dłoni moją debiutancką powieść lub słuchacie jej w formie audiobooka. Szybko się okazało, że pisanie jest moim sposobem na oczyszczenie się. Chciałbym też zaznaczyć, że, choć nie służą w niej tylko superbohaterowie, o czym także jest moja powieść. Policja została stworzona głównie po to, by pomagać. Dlatego postanowiłem, że część pieniędzy ze sprzedaży tej książki trafi do fundacji dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Krwinka. To dopiero początek czegoś dobrego. Prolog. Kto do kurwy wypił moje piwo? Groza zawarta w tych kilku słowach Przebijała się przez zamknięte drzwi pokoju i wypełniała każdy zakamarek dziecięcego świata. Nawet ulubiony kocyk z kapitanem Ameryką i ciepłe ciało matki nie mogły uchronić chłopca przed tym, co nadchodziło. Zadrżał, a jego anioł Stróż natychmiast wzmocnił uścisk. Nie bój się, synku. Pocałowała go w czoło i jej usta po raz kolejny rozpaliły w nim nadzieję: może dzisiaj nie przyjdzie. Może w końcu znajdzie to przeklęte piwsko? Albo jeszcze lepiej. Pójdzie po nie do sklepu, gdzie spotka kolegów i zostanie tam do rana. Noc spędzi na ławce w parku lub po prostu w krzakach. Zamknął oczy i jeszcze mocniej ścisnął dłoń matki. Po chwili usłyszał trzask starej podłogowej deski. tej deski. Poczuł, jak lodowa kula rośnie w jego gardle. Kiedyś próbował ją naprawić, ale tylko pogorszył sprawę. W końcu, skąd kilkulatek miał wiedzieć, jak naprawić podłogę? Gdy tylko odważył się poprosić o pomoc, natychmiast usłyszał, że on nie będzie tracił sił i czasu na takie pierdoły, a argumenty wzmocnił siarczystym ciosem w twarz. Widocznie piwo i mecze piłki nożnej miały pierwszeństwo. Masz własny alarm, mój agencie. Powiedziała z uśmiechem. Teraz alarm też go cieszył, choć pomyślał, że za chwilę bardziej przydatny byłby prywatny ochroniarz. Zastanawiał się, ile taki pan może kosztować i szybko podsumował, że każda cena będzie dla niego za wysoka. Kiedy siedział na łóżku, nie mógł dojrzeć swojego mocno już zniszczonego biurka i wiszącego nad nim plakatu ze Spidermanem. Szkoda. Wydawało mu się, że widok człowieka pająka dodałby mu otuchy, a może nawet trochę odwagi. Niestety, w progu stanął ojciec, który bardziej przypominał złoczyńcę niż jednego z superbohaterów Marvela. Ostatni raz pytam, gdzie do kurwy jest moje piwo? Jasno-pomarańczowe plamy na jego białym podkoszulku zdradzały, że prawdopodobnie sam wypił cały zapas alkoholu, po czym większość wyżygał. Jarek, nie brałam twojego piwa. Skoczę do sklepu i ci kupię. Chłopiec słyszał załamany głos matki, która próbowała załagodzić sytuację. Nigdzie, kurwo, nie idziesz. Co? Już ci się ruchać chce i szukasz wymówki? Zrobił kilka kroków w ich stronę. Jarek, proszę cię, zamknij mordę. Teraz spojrzał na syna. A może ty, gnoju, wypiłeś moje pierdolone piwo? Tak cię ciągnie do dorosłego życia, że musiałeś własnemu ojcu zajebać browara? Zacisnął zęby i złapał chłopca za prawą rękę. Szarpnął gwałtownie i wyrwał go z objęć matki. Dziecko wydało z siebie ledwo słyszalny jęk, po czym celowo upadło i położyło się plecami na podłodze. Dziesiątki zebranych razów nauczyły chłopca jednego. Należało chronić tyłek. Gdy ojciec bił go po twarzy lub żebrach, nie używał całej siły. Pewnie bał się, że ktoś ze szkoły lub znajomych zauważy sińce. Z tyłkiem było inaczej. Tam bił najmocniej, jak potrafił. Tego dnia, gdy przewrócił się na rowerze i zbił butelkę bimbru od Więckiewicza, dostał w tyłek tak mocno, że nie mógł usiąść na krześle przez dwa dni. Na szczęście to był piątek i z nikim się nie widział. Cały weekend przeleżał w łóżku, a w poniedziałek mógł już siadać. Nadal czuł ból, ale potrafił go ukryć za ćwiczonym od wielu lat sztucznym uśmiechem. Myślisz, że jesteś mądrzejszy ode mnie? Wyciągnął ze spodni skórzany pasek. Jarek, błagam odsuń się kurwo ryknął. Z jego ust wyleciały drobinki śliny. Nie odsunęła się. Pierwszy cios zwalił ją z nóg. Kolejne powinny już nie paść, ale on nigdy nie zatrzymywał się na jednym. Chłopiec patrzył, jak jego anioł stróż otrzymuje kolejne kopniaki. Czemu nie krzyczała? Nie czuła bólu, czy nie chciała go denerwować jeszcze bardziej? Dlaczego on nie potrafił jej pomóc? Przecież chciał to wszystko przerwać, wyrzucić go za drzwi i jak najszybciej opatrzyć mamusie. Tymczasem niewidzialna siła wbijała go w podłogę i nie pozwalała mu oderwać się od niej nawet na milimetr. Miały kolejne dni, miesiące, a nawet lata. Wszystkie pamiętał jak przez mgłę. Ojca zabrało z domu czterech panów, którzy podawali się za policjantów, ale nie mieli na sobie mundurów. Wprawdzie jeden z nich, ten najgrubszy, pokazał mu odznakę, a nawet broń, ale on nie był głupi. Kiedyś widział w internecie, że taką blaszkę i broń można łatwo kupić. Dopiero ładna pani policjant, która była w mundurze, wytłumaczyła mu, że w policji pracują też nieumundurowani policjanci, którzy łapią poważniejszych przestępców. Mój tata jest takim przestępcą? zapytał patrząc jej prosto w oczy. Nie odpowiedziała. Odwróciła głowę, po czym sięgnęła odruchowo do kieszeni po telefon. Nie wykonała żadnego połączenia. Wyglądało, jakby czegoś szukała, ale w końcu schowała urządzenie z powrotem do kieszeni. Chłopak nie zdawał sobie sprawy, że jego ojciec stał się mordercą, a ona nie chciała być tą osobą, która mu to uświadomi. Pogrzebu też dokładnie nie pamiętał. Skupił się tylko na tym, że nikt nie pozwolił mu zobaczyć się po raz ostatni z mamusią. Mamusia miała odejść do nieba, bo. Podobno wezwał ją pan Bóg, a on nie mógł się z nią pożegnać. Przypomnij sobie sytuację, w której twoja mama była bardzo szczęśliwa i uśmiechnięta i taką ją właśnie zapamiętaj. Doradził mu starszy mężczyzna, którego nie znał. Później zastanawiał się, dlaczego pan mógł mu to zrobić. Przecież on potrzebował jej bardziej. Był za mały, aby poradzić sobie samemu. Nie miał ani pracy, ani pieniędzy. Bał się, że nie będzie go stać na jedzenie i opłacenie rachunków. Lata spędzone w domu dziecka również pamiętał jak przez mgłę był wyprany z emocji. W gorszych chwilach kulił się w kącie łóżka i przykrywał kocem z kapitanem Ameryką. Zamykał oczy i próbował przypomnieć sobie jej uśmiech. Za każdym razem widział scenę z festynu, który odbył się w bytomcu. Motywem przewodnim imprezy było średniowiecze. Nie wiedział, co oznacza to słowo, ale nie musiał wiedzieć. Wystarczyło, że skupiał się na kobietach w długich kolorowych sukniach i mężczyznach w zbrojach. Jeden z tych panów dał mu do potrzymania stalowy miecz. Początkowo miał problem z jego utrzymaniem, myślał, że jest jeszcze za słaby. Ale kiedy otrzymał kilka technicznych wskazówek, w końcu udało mu się unieść broń. Nie trwało to długo, ale wystarczająco, aby mama mogła zrobić zdjęcie. Widzisz, synku? Wszystko jest możliwe. Czasami po prostu musimy dać od siebie trochę więcej niż inni. Pogłaskała go po głowie. A kiedy zapytał, czy może zostać rycerzem, zapewniła: Synku. Możesz zostać kim tylko zechcesz. To twoje życie i zaplanuj je tak, abyś zawsze był szczęśliwy. To ty kontrolujesz swój świat. Zrób wszystko, aby tak zostało. Rozdział pierwszy. Ze snu wyrwała go wibracja telefonu. Spojrzał na wyświetlacz i nacisnął zieloną słuchawkę. Panu dyżurnemu się trochę nie pojebało. Szepnął by nikogo nie obudzić. Marek, mamy alarm. Dawaj do jednostki. Kurwa, usiadł na krawędzi łóżka i przetarł oczy. Jeśli to znowu jakieś ćwiczenia, nie zdążył dokończyć, bo dyżurny rozłączył się bez słowa. Kurwa, powtórzył tym razem nieco głośniej. Wszystko w porządku? Zapytała Amiela, odwracając się w jego stronę. Tak, muszę jechać do roboty. Uważaj na siebie. Położyła mu dłoń na plecach, jakby chciała przekazać mu trochę swojej energii. Zamknęła oczy i wróciła do krainy snów. Lubiła do niej wracać. Przetarł ciężkie niczym ołów powieki. Nie pomagało też klepanie się po twarzy, zagryzanie policzka, czy nawet opuszczona szyba. Takie manewry nie zastąpią potrzebnej mu do życia kofeiny, ale nie chciał budzić domowników. Stwierdził, że kawę wypije na komendzie. Po jakichś dwudziestu minutach wjechał na policyjny parking. Od razu zauważył, że i parking, i budynek komendy tętnią życiem. Rzecz niespotykana o drugiej w nocy. Pomyślał, że albo komenda zorganizowała ćwiczenia z przytupem, albo. Gdy miał kolejnych prewencjuszy, nie patrzył im w oczy. Standardowa procedura. Młodzi posterunkowi lub sierżanci z góry zakładali, że kryminalny będzie szybciej wiedział, co mogło się wydarzyć. Marek nie miał ochoty tłumaczyć, że jest inaczej. Teraz liczył się tylko łyk gorącej kawy. No, dwa łyki, jeśli wziąć pod uwagę, że poprzedniego dnia pracował piętnaście godzin. Udało mu się przejść do windy i błyskawicznie uciec na drugie piętro wszedł do wydziału zastanawiając się czy siekiera z trzech czubatych łyżek poradzi sobie z jego brakiem entuzjazmu kurwa wreszcie powiedział paweł kruśko wkładając do kabury waltera wyglądał inaczej niż zwykle znacznie gorzej zbrój się i zapierdalamy na gliniaki gdzie reszta już w terenie mam jeździć z tobą dawaj czyli jednak nie ćwiczenia Skwitował w myślach Marek. Poszedł do swojego pokoju po broń i SPB. Kątem oka spojrzał na czajnik elektryczny i ciężko westchnął. Gotowy? Masz auto? Paweł wymownie machnął kontrolką od pojazdu i skierował się do wyjścia. Ty, a. jakaś odprawa, czy coś? Nie ma czasu. Połowa komendy już w terenie. Coś tam wiem, a resztę dyspozycji wyda nam bandura. Czemu bandura? Kurwa, bary, nie pierdol tyle, tylko zapierdalaj do auta. Kruśko nie patrzył na partnera. Ruszał się chaotycznie, dynamicznie i nie do końca z sensem. Cokolwiek się wydarzyło, solidnie nim wstrząsnęło. Auto prowadził też zbyt szybko i niebezpiecznie. Wprawdzie miał włączone bulaje, ale Marek nie chciał ginąć za sprawę, o której nawet nie miał pojęcia. Wita. Nie żyje. Ostatnie słowo Kruśko wymówił z trudem. Kurwa, jak? Nie znam szczegółów, ale ktoś zadzwonił na straż, że przy gliniakach pali się samochód. Po zgaszeniu okazało się, że to autowity. Niegdyś gliniaki były miejscem schadzek młodzieży imprezy, alkohol, dragi i seks, ale od momentu, gdy miasto wykopało własny staw i zamontowało wokół niego ławeczki, altany i prąd, Wszyscy przenieśli się właśnie tam. Nie dlatego, że nowa miejscówka była lepsza, po prostu znajdowała się znacznie bliżej. Tym samym znikał problem siedmiu kilometrów do przebycia. Miasto miało w tym swój cel. Po pierwsze, na gliniakach nie było żadnego nadzoru. Dzikie imprezy często zmieniały się w krwawe sparingi, i wielu imprezowiczów kończyło z połamanymi żebrami czy wybitymi zębami. Po drugie, rocznie kilku z nich topiło się w resztkach wody i znacznej ilości błota. Za każdym razem takie utopienie kończyło się śledztwem z uwagi na podejrzenie ingerencji osób trzecich. W końcu jak można utopić się w wodzie po kolana? Ostatecznie śledztwa umarzano, a winę zwalano na zbyt duże ilości narkotyków w organizmie Denata. A sam Wita? Zapytał Marek zszokowany siedział w aucie paweł zacisnął palce na kierownicy ja ja sobie robisz miał wrażenie że to wszystko to jego kolejny dziwaczny sen wprawdzie poszedł z problemem bezsenności do policyjnego psychiatry który nawet przepisał mu jakieś leki na uspokojenie ale nie zrealizował recepty od dwóch miesięcy musiał mocno oszczędzać miał ważniejsze rzeczy na głowie na spokojny sen mógł jeszcze poczekać. Do Glinianek dojechali w niecałe dziesięć minut, już w milczeniu. Marek rozumiał zachowanie kolegi. W końcu Wita był kumplem Pawła, jeśli nie przyjacielem. Spotykali się na imprezach, dojeżdżali razem do pracy, a nawet urlopy spędzali wspólnie ze swoimi rodzinami. Kryminalni często nazywali ich relacje gay party. Teraz było mu głupio z tego powodu, chociaż zarówno Paweł, jak i Filip nie mieli problemu z takimi żartami. Jestem hetero w żyłach czysty testosteron wykrzykiwał często Paweł, machając przy tym rękoma, jakby odganiał stado komarów. Tłumaczył się, że to tekst piosenki jakiegoś polskiego rapera. Wspominał jego pseudonim, ale Marek nigdy go nie zapamiętał. W głowie utkwiło mu tylko, że to musiała być jakaś część ludzkiego ciała. Stopa, pięta, może kciuk. Nie słuchał takiej muzyki i nie zamierzał. Twoja nie narzeka, dodawał z nonszalancją Wita. Gruby kaliber docinki, ale on i tylko on mógł sobie na to pozwolić. W taki sposób zawsze kończył homoseksualne żarty, bo nikt nie chciał przesadzić, ale podczas jego nieobecności ta granica była brutalnie zmasakrowana. Wita nigdy się o tym nie dowiedział. Chyba. Szybko znaleźli miejsce zdarzenia. Trudno było nie zauważyć kilku zastępców straży pożarnej, licznych radiowozów oraz skorupy jeszcze niedawno niezłego sportowego auta. Marek, za żadne skarby, nie poznałby, że to samochód przełożonego. Patrolowcy na miejscu pewnie znaleźli numer WIN, a sprawdzenie go w bazie dało im informację o właścicielu. No tak. Ale gdzie wita? Kurwa Mać. Odwrócił się w stronę Pawła. Musiał zrobić wszystko, aby jego aktualny partner nie spojrzał na spalone zwłoki przyjaciela. Może i nie była to dla nich nowość, ale śmierć bliskiej osoby miała zdecydowanie większy kaliber. Paweł. Jedziemy w teren. Nic tu po nas. Naszych jest od najebania. Złapał go za ramię i pociągnął za sobą. Paweł ani drgnął. Chcę zobaczyć powiedział, jakby do siebie Nie chcesz, kolego. Kruśko spojrzał na Marka, jakby widział go po raz pierwszy. W ogóle cała ta sytuacja ociekała grozą, mrokiem i nutą abstrakcji. Widział, jak kolega porusza ustami, ale nie docierały do niego żadne słowa. Wbił wzrok w techników. Dzieliło ich jakieś czterdzieści metrów, ale i tak zauważył, że jeden zrobił się kompletnie blady to ten nowy na przyuczeniu wyglądał, jakby za chwilę chciał się pochwalić przed wszystkimi, co zjadł na kolację. Paweł postanowił ruszyć w ich stronę. Znowu poczuł na ramieniu czyjąś dłoń, ale nie zwolnił kroku. Przeszedł pod policyjną taśmą i stanął kilka metrów od miejsca oględzin. Nie zamierzał utrudniać pracy kolegom. Chciał jedynie potwierdzenia. Przez zapach spalonego plastiku i gumy brutalnie przebijał się odór śmierci. Znał go doskonale. Wielokrotnie wgryzał się w jego ubranie i znikał dopiero w pralce przy 90 stopniach prania. Tym razem to nie była woń trzytygodniowego, wysuszonego jak śliwka trupa, lecz ostrawy, lekko kwaśny smród spalonego mięsa. Spojrzał w kierunku pojazdu i poczuł skurcz żołądka. Dwa jajka i łyżka majonezu, które zjadł na kolację, zgodnie przygotowały się do opuszczenia układu pokarmowego w sposób iście widowiskowy. Przełknął ślinę i jęknął cicho. To jedyny dźwięk, jaki był w stanie z siebie wydobyć. Czy to coś, ten skrawek zwęglonego mięsa, to pozostałości po jego najlepszym przyjacielu? Usłyszał krzyk. Cichy i oddalony. Odwrócił głowę. Świat wokół niego nadal poruszał się swoim tempem. Spojrzał na kolegów, ale żaden nie zareagował. Krzyk narastał. Zamieniał się w rozpaczliwy wrzask, wdzierał się w jego uszy i wypełniał głowę. Znów się rozejrzał. Nic. Teraz ten sam krzyk sprawiał mu fizyczny ból. Złapał się za głowę. Jakim cudem tego nie słyszą? Zamarł. Gdy zrozumiał, że to jedynie wytwór jego umysłu. Przecież spalony trup nie ma prawa wydać z siebie żadnego dźwięku. Ej! zawołał po raz trzeci bandura. Paweł potrząsnął głową. Spojrzał na komisarza i zauważył stojącego przy nim marka. Potrzebuję was w terenie. Technicy i prewencjusze tu ogarną. Co? Cisza była ciężka i nieprzyjemna. Nie oszczędzała ich barków. Jedno słowo mieściło w sobie tonę smutku i rozpaczy. Skąd w ogóle wiemy, że to Wita? Przecież tam leży pierdolony kawał spalonego mięsa. Odruchowo wskazał głową w kierunku pojazdu. To może być każdy. Kruśko nie patrzył rozmowcom w oczy. Od kiedy Wita pożyczał komuś auto? Zapytał Bandura. Może kurwa właśnie od dzisiaj? Warknął Paweł. Patrol pojechał do jego żony. Wita przed dwudziestą drugą wyszedł z domu, mówiąc, że coś się zesrało i musi jechać na komendę. To może pojechał na dziwki? Nieważne. Nie odbiera telefonu i nie możemy go znaleźć. Do momentu nadejścia wyników przyjmujemy, że to ciało Wity. Chwilowo ja przejmuję dowodzenie. Bandura nerwowo przestępował z nogi na nogę. Nigdy nie chciał być naczelnikiem, tym bardziej w takich okolicznościach. — Tak, kurwa, ciało nie ostygło, a już sobie dzielicie stanowiska. Kruśko zrobił dwa kroki w kierunku bandury. — Przeginasz, Kruśko — warknął ten przez zacisnęte zęby. — Wita nie żyje. Nie wiemy, czy to samobój, czy wyrok, a ty mi tu, kurwa, czas zabierasz. Wypierdalaj w teren, albo sam cię wywiozę. — Samobój? Wyrok? — powtórzył prawie bezgłośnie. — Co ty wygadujesz? — to musiał być wypadek. Nie, wtrącił się jeden z techników. To na pewno nie był wypadek. Podszedł do mężczyzn. Auto nie ma żadnych innych uszkodzeń oprócz tych spowodowanych pożarem. Do tego nasz piroman zadbał o źródła tlenu. Wszystkie szyby były opuszczone. Awaria? Zapytał Paweł niepewnie. Sraria, warknął Bandura. Mechanizmy szyb są w pozycji otwartej, powiedział technik. – Biegłymi nie jesteśmy, ale wydaje mi się, że ogniskiem pożaru jest… – spojrzał na Pawła. – Wita. – Jednak samobój – zapytał Marek trzeźwo. – Nie wiem. Nie pasuje mi ułożenie zwłok. Spalenie żywcem to koszmar. Powinien próbować uciec, wyskoczyć przez okno czy chuj tam wie co jeszcze. – Czyli dalej gówno wiemy – zapytał Bandura ze złością. Nigdy nie chciał tego pieprzonego stanowiska, a teraz nie dość, że odgrywał szefa Wydziału Kryminalnego, to jeszcze został wrzucony na głęboką wodę. Tylko to nie były wody spokojnego Bajorka. Trafił do oceanu targanego przez sztormy. Wiedział, jak postępować przy włamaniach, zaginięciach, nawet strzelaninach, ale nie miał bladego pojęcia, co robić, gdy oficer policji zostaje brutalnie zamordowany. Jak doszło do zapłonu? Chyba czuję tu benzynę albo inne paliwo. No i te grudy w kroczowity. To chyba resztki jakiejś bańki, czy innego plastikowego pojemnika. Czekaj. Czyli, że co? Wylał na siebie cokolwiek, odłożył bańkę i spokojnie się podpalił, a później. grzecznie czekał? Kurwa, Jacek! Za szybko te pytania. Chciałem rzucić wam ogólnikami. Więcej szczegółów będzie po oględzinach i wizycie biegłego. Nagle usłyszeli głośne harczenie rozchodzące się z miejsca oględzin. Drugi z techników stał zgięty w pół i trzymał się za brzuch. Pierwsza fala skurczów żołądka przyniosła ze sobą kawałki bliżej nieokreślonego pokarmu. Odgłos, jaki wydał z siebie młody policjant, rozniósł się po polu, po czym zderzył się ze ścianą drzew. Dalej popłynęła żółć. Trzecia i zarazem ostatnia fala nie przyniosła ze sobą nic oprócz harczenia, łez i stłumionych przekleństw. Patrzcie, gnoja. Zarzega mi ślady co jest z tobą, młody? krzyknął w jego kierunku technik, który rozmawiał z policjantami Aż taka panienka z ciebie? Mężczyzna spojrzał w ich stronę. Nadal klęczał na prawym kolanie. Jedną ręką utrzymywał równowagę, a drugą wycierał mokrą od wymiocin i łez twarz. To wyrok wydusił z trudem. Rozdział drugi. To wszystko to jakaś pierdolona abstrakcja. Paweł nawet nie spojrzał na Marka. Tak naprawdę nie mówił do niego, nie mówił do nikogo. Słowa mimowolnie opuściły jego usta. Jakby same chciały podkreślić dramat tej nocy. Abstrakcja. Proste słowo określające poziom niezrozumienia rzeczywistości, często nadużywane. Niestety, swoboda w wypowiadaniu doniosłych słów, intrygujących definicji czy śmiałych, też szybko obniża ich powagę i naturę. Dla pięciolatka abstrakcją będzie związek chłopca z dziewczynką, dla nastolatka pizza z ananasem bądź Ponadnormatywna, ciężka praca za minimalną płacę, a dla biednych życie bez długów. Byliście najbliżej. Podejrzewasz kogoś? Marek nie miał odwagi spojrzeć mu w oczy. Co? Kto mógł to zrobić? Kurwa, Bary, czy ty mnie właśnie pytasz, kto mógł jebnąć Wicie kulkę w łeb, a później spalić go jak jebaną marzannę? Serio? Serio, kurwa? Serio? I tak kręcimy się bez sensu, to spróbujmy kogokolwiek wytypować. W komendzie i na mieście zrobił się zajebisty bałagan, którego Bandura nie ogarnia. Zresztą jedynka pewnie też nie. Jak go znam, kurwuje na wszystko i wszystkich, miotając się przy tym jak dziwka w klasztorze. A w tym aucie siedzą dwa wściekłe psy i wydaje mi się, że chcą dorwać skurwiela, który zajebał im szefa. Dobrze mi się wydaje? Grizzly. Marcinkowskiego dwanaście? Paweł skinął głową, lekko się uśmiechając. Marek był naprawdę bystrym gliną. Jakiś plan? Paweł nie zareagował. Zatrzymał się dwa budynki przed domem Łukasza Niedźwieckiego i wyszedł z samochodu. Zazwyczaj Marek nie działał bez planu. Musiał wiedzieć, ile osób znajdowało się w domu, kogo i co mogą tam znaleźć. Czy są psy? A jeśli tak, to jak duże? Ile jest możliwych dróg ucieczki? Wysiadł tuż za Pawłem i ruszyli w kierunku metalowej bramy. Od razu wyciszyli telefony. Nie chcieli zwracać na siebie uwagi, choć o tej porze na ulicy panowała cisza. Zatrzymali się kilka metrów przed podwórkiem Niedźwieckiego, tak aby widzieć jego garaż. Zauważyli też mężczyzn. Pierwszym z nich był na pewno Grizzly. Pseudonim nie wziął się tylko z nazwiska. Szerokie plecy, masywny brzuch i krzaczasta broda były tak charakterystyczne, że tylko ślepy nie zauważyłby podobieństwa. Dwóch pozostałych nie znali. Marek zrobił kilka kroków do przodu, by usłyszeć, o czym rozmawiają. Pijacki bełkot szepnął po chwili w odpowiedzi na pytające spojrzenie kolegi. Paweł jednym ruchem przeskoczył metalową bramę i dobył broni. Metaliczny szczęk zamka dał wszystkim znać, że nabój został wprowadzony do komory. Stać, policja! wycelował w Niedźwieckiego. Zaskoczonemu Markowi pozostał jedyny słuszny ruch. Pokonał bramę górą, choć nie poszło mu to tak dobrze jak Pawłowi. Gryzli, rzuć to! krzyknął, widząc jak mężczyzna podnosi ze stołu butelkę po piwie. Jest nakaz? Odłożył szkło i spojrzał hardo na policjantów. Ja ci kurwa! Panowie, ziomki, zapraszam wypierdalać w podskokach. Marek celowo przerwał Pawłowi, ale... Żadne kurwa ale. Albo wy się zawijacie, albo my was zawijamy. Wszystko poszło po myśli Barczyńskiego. Koledzy Niedźwieckiego byli leszczami. Marek znał bandziora od kilku lat i wiedział, że ten lubi otaczać się konformistami, zwykłymi pionkami, które bez wahania wykonują każde polecenie. Od idealne stado płochliwych baranów, któremu łatwo zaimponować, wydać rozkaz, a także je przestraszyć. Czemu wyganiacie moich ludzi z mojej posesji? Wybełknął po chwili Niedźwiecki. Im mniej świadków, tym lepiej. Marek zrobił kilka kroków w jego stronę. Dla nas lepiej, dodał Paweł, chowając broń do kabury. Szybki cios otwartą dłonią narobił więcej hałasu niż szkód. Gryzli ledwo go poczuł i teraz uśmiechał się bezczelnie: Poszanowanie godności człowieka, naruszenie etyki służbowej, przekroczenie uprawnień. Postępowanie dyscyplinarne i w końcu zarzut popełnienia czynu zabronionego z karą penalizacji w kodeksie, zmora każdego policjanta. Słuchacz na policyjnym kursie podstawowym, zanim nauczy się przeprowadzić interwencję, sprawdzać ludzi w systemach informatycznych, a nawet strzelać, ma wbijane do głowy możliwe konsekwencje swoich czynów. Wykładowcy straszą postępowaniami dyscyplinarnymi, wydaleniem ze służby, a nawet widmem zakładu karnego. I tak oto policjant, zamiast skupić się na sprawie, musi pamiętać o przestrzeganiu przepisów. Nie liczy się wynik, lecz uniknięcie skargi lub postępowania wyjaśniającego. Lecz wraz ze śmiercią Wity wszelkie granice i obawy zniknęły, przynajmniej dla Pawła. Doskoczył do mężczyzny i tym razem uderzył pięścią w brzuch. Grizzli się skulił, co jeszcze bardziej nakręciło policjanta. Paweł złapał go za szyję i dwa razy kopnął kolanem w okolice splotu słonecznego. Niedźwiecki padł na ziemię, harcząc. Marek przyglądał się całej tej scenie. I co? Zadowolony? Rzucił przez zęby rozjuszony Paweł. Od momentu przekroczenia bramy stał się inną osobą. Pizdowatość zniknęła, a pojawił się twardziel prosto z amerykańskich slamsów. O chuj ci chodzi? Grizzly nie był już hardy. Nie miał widowni, więc nie musiał udawać. Filip Witczyński. Paweł włączył latarkę i wycelował światło prosto w twarz Niedźwieckiego. Nie znam gościa. Bandior podniósł się na łokciach i usiadł na ziemi. Komisarz Filip Witczyński, poprawił Marek. A, ten skurwiel. To przez niego taka akcja. Męskiego go zabolało czy kichuj. Czemu sam nie przyszedł? Kopnięcie było brutalne. Zdecydowanie zbyt brutalne jak na policjanta wykonującego czynności służbowe. To nie był Paweł, którego znał Marek. Kurwa, wysyczał gryzli. Pojebało was do końca? Gość dostał z bara, a wy mnie torturujecie, jakby mu matkę zgwałcił. O czym ty mówisz? Marek podszedł bliżej. Tydzień temu widzieliśmy się w kaflowym. Naćpałem się i coś tam skoczyłem do niego, ale zajebało mu z bara i tyle, kurwa. Coś tam pokrzyczałem i kumple mnie zabrali. Przecież tam byłeś. Ostatnie słowa skierował do Pawła. Barczyński nie do końca rozumiał sytuację. Po drodze nie pytał o szczegóły. Zaufał koledze i wierzył, że ten ma powody, aby tu przyjechać i tak się zachowywać. Groziłeś mu, gnoju, że go dojedziesz. Paweł zacisnął zęby. Mówię przecież, że się naćpałem. Nie widziałem go od tamtej pory. Robicie akcję, a on przecież nic nie zgłosił. Spojrzał zdezorientowany w oczy policjanta. Chyba... Paweł próbował kopnąć go jeszcze raz, ale teraz Marek stanął pomiędzy nimi, odwrócony plecami do partnera. Gryzli i tak zasłonił się panicznie. Kurwa, daj mi spokój! Przeproszę go, ja pierdolę! Przeproszę chuja i nigdy się do niego nie zbliżę! Zabiłeś go, gnoju! wrzasnął Paweł. Gryzli zbladł i złapał się za głowę. Co kurwa? To nie ja! Kurwa, teraz będzie na mnie, bo mu groziłem? Ja jebie lamentował. Głos mu drżał, a dłonie zaczęły się trząść. Groziłeś mu, są świadkowie. Masz przejebane. Marek ciągle obserwował mężczyznę. Paweł przełknął ślinę. Zrozumiał, że przemocą nic więcej nie ugra. Areszt masz niewyjęty, wtrącił. Kurwa, jaki areszt, ja pierdolę! Zakrył twarz dłońmi. Kurwa, kurwa, kurwa! Nic chujowi nie zrobiłem! Policjanci stali w ciszy przez dłuższą chwilę. Może Niedźwieckiemu przydałby się dołek, ale nie mieli podstaw. Marek zaczął się kręcić po garażu w poszukiwaniu chociażby pół grama trawy. To dałoby im zbawienne 48 godzin. Podszedł do mężczyzny, który najwyraźniej zaczął szlochać. Bez słowa sprawdził jego kieszenie. Ten, jako cel wielu policyjnych interwencji, nie oponował nawet wyprostował nogę, aby ułatwić policjantowi dostęp do kieszeni. Funkcjonariusz nic nie znalazł. Wstał i podszedł do Pawła. Spojrzał na niego wymownie, po czym odwrócił się na pięcie i skierował do wyjścia. Paweł stał chwilę w miejscu, ale w końcu ruszył za kolegą. Grizzly nie zabił Wity. Trochę mu było głupio przed Markiem, ale musiał spróbować. Gdy odchodzili, Znów usłyszeli szlochanie. Rozdział trzeci. Czyli Klaudyński, Marszak i szlarski. Ktoś jeszcze? Jacek. To dobry pomysł? zapytał Mączyński. Nikt nie zwrócił uwagi na wątpiącego. Wprawdzie po powrocie z terenu następca naczelnika nakazał im najpierw zaparzyć kawę, a dopiero później zebrać się w pokoju odpraw. Ale mężczyźnie narastało. Obudzone w środku nocy psy wpadły w szał i ruszyły na łowy, gdy usłyszały o bestialskim zamordowaniu szefa. Wszyscy za wszelką cenę chcieli pomścić przełożonego. Nawet Jarek Mączyński ruszył w pieszy pościsk za mężczyzną, który wydawał mu się podejrzany. Pięćdziesiąt dwa lata. Nadciśnienie i kolano wymagające operacji nie przeszkodziły mu w doścignięciu faceta, który okazał się zwykłym ćpunem z dwoma gramami trawki. Rozpaczliwy zryw wiernego stada nie przyniósł efektów, a teraz ciężar rzeczywistości przygniatał każdego. Brawura i chęć działania zostały zmiażdżone konsekwencjami zbrodni, do której nie powinno dojść. Obława na własną rękę, wyciąganie przestępców z domów, a nawet przekraczanie niewidocznej granicy, pozwalającej im na co dzień tytułować się funkcjonariuszami prawa były planem A, który miał szansę zadziałać. Małe, ale wciąż szanse. Nie udało się, dlatego teraz przyszedł czas na plan B. Jacek Bandura postanowił, że drugie podejście do wykrycia sprawcy lub sprawców. Musi odbyć się niezwłocznie po wypiciu pierwszej kawy. Kazał swoim ludziom przeanalizować ostatnie dni, a nawet tygodnie, pod kątem rozmów z Witą. Może naczelnik wspomniał komuś w rozmowie, chociażby w żartobliwej formie, że ktoś mu się naraził, bo wiedzieli, że Witczyński naraził się bandytom. Wita był psem z krwi i kości. Nie miał żadnych znajomości, które mogły pomóc mu w policyjnej karierze swój dość niedawny awans, wywalczył dziesiątkami zatrzymanych ludzi, kilogramami zabezpieczonych narkotyków i odzyskanym mieniem, którego wartość liczono w setkach tysięcy złotych. Miał też kilka głośnych sukcesów, które odbiły się echem w regionalnych gazetach, jak chociażby odnalezienie porwanego dziecka. Ktoś jeszcze? Powtórzył bandura. Kurwa Jacek. Mamy dać im te nazwiska, a święte krowy przyjadą na gotowe i spiją śmietankę? Jaką kurwa śmietankę? Ryknął bandura niespodziewanie. Popierdoliło cię do reszty Kuba? Wita nie żyje, a ty pierdolisz o spijaniu śmietanki? Wstał i podszedł do okna. Nie to miał na myśli. Marek obserwował reakcję bandury. Słucham, kurwa? O co mu chodziło, panie psychologu? Odwrócił się nerwowo i ponownie usiadł na swoim miejscu. Znamy tych skurwysynów jak własne żony. Wiedmy, kiedy są na głodzie i kiedy ściemniają, a kiedy mówią prawdę. Kurwa, Jacek, my znamy nawet ich pierdolone tiki nerwowe. I co z tego? Zapytał Bandura, po czym szybko zganił się w myślach. Przecież znał odpowiedź. Do wczoraj on też nosił miano zwykłego kryminalnego. A to z tego, że przyjadą wielkie policjanty z wojewódzkiej główno zrobią i gówno z tego wyjdzie. Myślisz, że im zależy na złapaniu sprawcy tak samo jak nam? Wtrącił Jakub Rzyczyński. Bary ma rację. Nawet jeśli zechcą się przyłożyć, to nie znajdą ich tak dobrze jak my, poparł go inny kryminalny. Kurwa mać! Za mało nas jest. Nie damy rady wszystkich obrobić. Bandura ponownie wstał z fotela. To będziemy jebać, dopóki wszystkich nie przesłuchamy, rzucił bez troskomarek. Nie, bandura chrząknął. Słuchajcie. Za chwilę będzie tu piętnastu kryminalnych z wojewódzkiej, łącznie z ich bucowatym naczelnikiem. Zerwali się w nocy tak samo jak wy. Przejechali ponad sto kilometrów z zapałkami w oczach i mamy im teraz do kurwy nędzy powiedzieć, że sorry, ale wracajcie do siebie, nic się nie dzieje? Odpowiedziała mu cisza. Odczekał chwilę, aby sprawdzić, czy ktoś z podwładnych ponownie postanowi wyjść przed szereg. Dziękuję. Wyciągnął telefon i sprawdził godzinę. Myślę, że będą najpóźniej o szóstej. Dajcie mi wszystkie nazwiska, które mogą mieć cokolwiek wspólnego z tą sprawą. Jeśli faktycznie znacie jakieś dziwne zachowania czy tiki nerwowe, zapiszcie je na kartkach dla przesłuchających. Dziś nie czas na kłótnie. Poszukiwacze napierdalają tyle bilingów Wity i każdego z podejrzanych, ile wojewódzka nie widziała przez rok. Narkotykowcy lecą w rejon zdarzenia i rozpytują każdego okolicznego mieszkańca w promieniu. Urwał na kilka długich sekund. W zajebiście dużym promieniu. Ktoś w końcu przyniesie nam gapia. Pegowcy przepierdolą portale społecznościowe. Fora i grupy, do których mamy wstęp. Wydrukują i powiążą z prawdziwymi osobami każdy dziwny wpis nawiązujący do jakiejś grubej akcji czy innego przypału. Mieniowcy zabezpieczą monitoring z całego Kurewskiego miasta. Na nagraniach macie znaleźć mi auto Wity i śledzić je do momentu spalenia. Jak wyhaczycie trasę, macie prześledzić ją szczegółowo przed przejazdem Wity i po nim. Każde dziwne auto, poprawił się na krześle i chrząknął. Każde auto sprawdzacie w bazie i drukujecie właścicieli łącznie z info z ksip Teraz życiówka. Spojrzał na Barczyńskiego. Razem z czarnym pojedziecie do żony Wity. Rozpytacie ją o każdy szczegół: jak często się kłócili, jak często wyjeżdżali w nocy, ile razy w tygodniu się bzykali, a nawet ile kaw dziennie pił. Macie pytać o wszystko, aż wpadnie wam jakiś szczegół, który wyjaśni, gdzie do kurwy nędzy zechciało mu się jechać o tej porze i dlaczego ukrył ten fakt przed żoną. A. i zadbajcie o to, aby przy rozmowie nie było ich dzieciaków. Prawdopodobnie żona Wity jest naszym jedynym sensownym źródłem informacji. Zagwarantujecie jej tę naszą osławioną swobodę wypowiedzi. Pojadę z nimi, wtrącił Paweł Kruśko. Mało masz roboty? zapytał Bandura. Chłopaki ogarną, a ja znam Iwonę lepiej niż wy wszyscy razem wzięci. Dobra, ale po rozpytaniu pomagasz swoim. Nie żartowałem z zabezpieczeniem nagrań z całego miasta. Wolelibyśmy przesłuchiwać, powiedział Czarny. Nie patrzył na przełożonego. W sumie sam nie wiedział, co wolał robić. Na pewno wolałby, aby to Wita prowadził poranną odprawę dotyczącą statystyki, która była tak ważna dla przełożonych, a bezwartościowa dla policjantów na froncie. Ja nie. Sami powiedzieliście, że ci z wojewódzkiej nie będą się przykładać do roboty tak dobrze jak wy. Dlatego chcę, abyście ogarnęli boki. Kurwa, nie rozumiecie? Bezpośredni atak na mnie wyszedł. Dłubmy w szczegółach tak długo, aż coś zauważymy. Kogo jeszcze typujecie? Barczyński i Kruśko spojrzeli po sobie. Żaden nie wykonał ruchu, który dałby drugiemu ciche przyzwolenie. Marek spojrzał na bandurę. Kruśko poruszył się nerwowo. Próbował chrząknąć, ale skończyło się jedynie na poruszeniu szczęką. To musi być przestępca? Zapytał Marek. Co masz na myśli? Raczej kogo? Byłego męża Iwony? Banicki? Baniacki? Kamil Barnecki wtrącił Paweł. Kurwa! warknął bandura. Czemu wcześniej nikt na to nie wpadł? Bo Barnecki siedzi za granicą. W dodatku gość jest wyjątkowo ugodowy. Mają ze sobą dziecko, które dba głównie finansowo. Dogadali się, każde poszło w swoją stronę i tyle. Ani Wita, ani Iwona nie skarżyli się na niego. To nic. Marek, rozpytaj Iwony o tego gościa i wyciągnij od niej jego numer telefonu. Sprawdzimy go, a później przesłuchamy. Jeśli jest w Polsce, wtrącił kruśko. Jeszcze sprawdzimy dwóch bananów. Zaraz przyniosę ci dokładne nazwiska, powiedział Jakub Rzyczyński. Czemu oni? Swego czasu zajmowali się u nas w na zamówienie. Już nie? Zajmują, ale nie na naszym terenie. Dyskusję przerwał dźwięk telefonu bandury. Szef zaczerpnął głębiej powietrza i odebrał. Już ktoś po was schodzi. Rozmączył się i kazał Kubie iść po tych z wojewódzkiej. Policjant westchnął ciężko i wyszedł bez słowa z pokoju. Rozdział czwarty. Trzeba ją zrozumieć. Przeżyła tragedię. Paweł, ale my chcemy znaleźć mordercę wity, powiedział czarny. No i co to zmieni w jej życiu? Zapiął pasy. Jechał dość szybko i na zakrętach musiał przytrzymywać się fotela, żeby nie wpadać na szybę. Ty nie chciałbyś wiedzieć? Ja zajebię skór wiela własnymi rękoma, ale zamknął oczy i wypuścił głośno powietrze. Myślę, że teraz nic nie może jej pomóc. A ty co myślisz, Barry? Czarny spojrzał na kolegę. Dajmy jej czas. Marek wcisnął gaz do samej podłogi, ale zbyt wysoki bieg nie pozwolił na efektowne przyspieszenie. Widział wiele reakcji na śmierć mężów czy żon. Różniły się, ale nadal mieściły się w pełnych schematach. Pamiętał, jak kiedyś, gdy jeszcze pracował w OPI... Musiał poinformować kobietę o nagłej śmierci jej męża i dziesięcioletniego syna w wypadku samochodowym. Ta bez zastanowienia pobiegła do kuchni, chwyciła za nóż i zaczęła ciąć sobie żyły. Iwona zachowała się inaczej, nie próbowała opanować płaczu czy rozpaczy, ale robiła wszystko, aby ukryć niechęć do policjantów, co wychodziło jej wyjątkowo nieudolnie. Nie wpuściła ich do środka, a oni nie nalegali. Była opryskliwa i bezpośrednia, co chwilę nawiązywała do ich nieudolności. Marek nie miał z tym większego problemu, bo w końcu nie znał jej w ogóle. Zdziwiło go jedynie, że w taki sposób potraktowała przyjaciela rodziny, bo właśnie za takiego uważał się Paweł Kruśko. Zresztą Marek miał wrażenie, że gdy tylko nie patrzył na kobietę, ta spoglądała na Kruśkę. Tyle, że to nie było przyjacielskie spojrzenie. Wołające o pomoc dostrzegł coś, czego nie potrafił zrozumieć nagle poczuł klepnięcie w bark i usłyszał głos czarnego. Śpisz panie za kierownicą jest to dość trudne skwitował z ironią. E tam znacie dowcip o... — kurwa czarny nawet nie próbuj warknął marek, posyłając koledze mordercze spojrzenie. Ej, patrz na drogę. Krzyknął Czarny, pokazując ręką na zatrzymujący się przed nimi samochód. Jak dokończysz ten żart, Marek spojrzał na niego ponownie i się poprawił, jakikolwiek żart to zapierdolę w coś, co utrudni ci mowę przez co najmniej dwa tygodnie. Czarny uśmiechnął się złowrogo. I tak wiem, że lubisz moje poczucie humoru, mruknął. Rozdział Piąty. Druga część planu Bandury była w trakcie realizacji. Pokoje zostały zajęte przez policjantów z wojewódzkiej. Każda para miała co najmniej jednego zatrzymanego. Prawdopodobnie zatrzymanego, bo Marek wątpił, by nagle pojawiły się twarde materiały dowodowe, pozwalające na pozbawienie wolności aż ośmiu mężczyzn. Takie zagęszczenie go zaniepokoiło. Gdy wchodził do wydziału, zauważył w pokoju Rzyczyńskiego dwóch skutych kajdankami bananów. To tyle, jeśli chodzi o profesjonalizm wojewódzkiej. Jak mieli ich złamać, skoro siedzieli obok siebie? Pokręcił głową z dezaprobatą i poszedł dalej. Było już prawie południe i czuł głód i zmęczenie. Rano nie miał czasu na przygotowanie kanapek. Podszedł do czytnika, znajdującego się tuż obok drzwi, i przyłożył kartę dostępu. Pisk i zapalanie się zielonej diody świadczyły, że nadal tutaj pracuje i nikt nie wyrzucił go z pokoju. Chyba, zaraz dodał w myślach, bo gdy otworzył drzwi, zobaczył dwóch starszych, grubszych i bardziej smutnych niż on mężczyzn, którzy zajmowali miejsca czarnego i jego. Spojrzeli na niego obojętnie, a ten. Siedzący bliżej wykonał głową ruch, jakby chciał spytać, kim Marek jest i co tu robi. Sorry, wezmę tylko kubek i już wam nie przeszkadzam. Kurwa, ale ze mnie pizda. Zganił się w myślach za swoją uprzejmość. Policjant z wojewódzkiej wrócił do zgarbionej pozy. Flegmatycznie uderzał palcami w klawiaturę laptopa, powtarzając pod nosem wolno. "Ja nic nie wiem na temat zabójstwa jakiegokolwiek policjanta. Bardziej skomplikowane słowa sylabizował, aby mieć czas na ich napisanie. Barry spojrzał na siedzącego marszaka. Stały bywalec komendy postarzał się co najmniej o kilka lat, chociaż razem z Czarnym widzieli go niecały miesiąc temu. Znów musiał być w narkotycznym cugu. Piko nie oszczędzało ludzi." Kusiło swoją nieograniczoną mocą, niekończącymi się zapasami energii, przebojowością i długim czasem działania. A wszystko to w postaci kryształu, którego dwie dziesiąte grama za 50 złotych rozświetli smutne życie na kilka godzin. W pakiecie otrzymać można zatrucie organizmu, a nawet zapaść co oczywiście nie ma prawa się wydarzyć w przypadku tak doświadczonego gracza jak marszak. On w nagrodę za wieloletnią wierność produktowi wygrał schizofrenię, brak uzębienia i chroniczne bóle brzucha. Ja w nocy z 15 na 16 października siedziałem u mojego kolegi o pseudonimie Łysy, tak, zapytał policjant. Barczyński udawał, że nadal szuka kubka. Tak. Mężczyzna poprawił się na krześle jakby właśnie został wywołany do tablicy. Jak się nazywa Łysy? Zapytał drugi funkcjonariusz. Nie pamiętam. To lepiej sobie przypomnij. Kurwa, ćpam od trzynastego roku życia. W głowie mam większe dziury niż w zębach. Wyszczerzył w uśmiechu poczerniałe resztki czegoś, co kiedyś faktycznie mogło być zębami. Bary poczuł odór ludzkiego kału. Tak właśnie śmierdział oddech ćpunów, którzy nie myli tego, co pozostało po zębach. Od miesięcy. Dotknięcie zniszczonych dziąseł szczoteczką sprawiało im potworny ból. Mimowolnie zacisnął zęby i spojrzał na policjanta, siedzącego na jego miejscu. Ten niewzruszony podniósł wzrok na marszaka. No widzisz, a my już wiemy, ten twój łysy to Jakub Majewski. Znużony wyraz twarzy gliniarza działał Markowi na nerwy. Tak, tak właśnie, przypomniał mi się. Byłem w nocy u Jakuba Majowskiego. Ćpaliśmy całą noc. Odetchnął z ulgą, układając się nieco wygodniej na krześle. Wyprostował się i dumnie skrzyżował ręce na piersi. Czemu do chuja marszak nie ma kajdanek? Czemu, podpowiadają mu podczas przesłuchania. Co tu się kurwa dzieje? Głos w głowie Marka krzyczał coraz głośniej. Znalazłeś już kubek? Zapytał ten drugi. Tak, już wychodzę. Nie tylko pizda, ale i mięczak. Marek zatrzymał się w progu i spojrzał po raz ostatni na marszaka. Ten uchwycił jego wzrok i parsknął prześmiewczo. I zamknij za sobą drzwi, rzucił policjant siedzący na jego miejscu. Krew uderzyła mu do głowy. Poczuł pulsowanie w skroniach. Został potraktowany jak żółtodziób, jak ktoś obcy. A przecież to był jego pokój i jego komenda. Tak nie może być i tak nie będzie. Postawił na posadce kubek z niebiesko-białym nadrukiem PMF. Ponownie odbił swoją kartę dostępu i wszedł do pomieszczenia. Chłopaki, naczelnik was woła. Który? Zapytał ten drugi. Wasz, ponoć macie odprawę u komendanta. Teraz nie możemy, syknął ten siedzący na miejscu barczyńskiego. Ponoć jeden z waszych wie, kto zajebał wite. Policjanci spojrzeli po sobie nerwowo. Spokojnie, przypilnuję go. Marszak poprawił się na krześle. Jako jedyny przeczuwał, co za chwilę się wydarzy. Policjanci z wojewódzkiej wyszli w pośpiechu. Barczyński spojrzał na świadka i zatrzasnął drzwi. Marszak zbladł, gdy ujrzał twarz gliniarza. Kto zajebał wite? Ciach Bajera rzucił zdenerwowany. Nie patrzył na marka. Nie chciał go prowokować, ale nie domyślił się, że jest o jedną śmierć za późno. Poczuł potężny ból w klatce piersiowej. Stęknął głośno i zamknął oczy. Skulił się nieudolnie próbując ochronić głowę chudymi, bliznowatymi rękoma. Bezskutecznie. Uderzenia były tak silne, że prawie połamały mu przedramiona. W całym ciele czuł przeszywający ból i strach, że to jego ostatnie sekundy życia. Chaos zamieniał się w panikę i pragnienie przetrwania. Kurwa, stój! Powiem, wrzasnął. Bary wyprostował się i zrobił krok do tyłu. Spojrzał na mężczyznę i poczuł strach. Tak, chciał go uderzyć, bo marszak nie znał innego języka, ale ta konsekwencja miała skończyć się na trzech. Siarczystych lepach. Ja jebie, wysapał. Nie wiem za dużo. Marszak spojrzał w kierunku drzwi. Mów kurwa, Marek doskoczył do niego. Mówię kurwa, nie bij, proszę. Marczyński, otwieraj, dobiegł ich za drzwi krzyk Bandury. Marek złapał marszaka za szyję. Gadaj do kurwy nędzy. Czarny do chuja, dawaj swoją kartę. Wrzeszczał Bandura. Na mieście mówią, zaczął marszak, że wasz pies miał kosę z... Elektryczne brzączenie zamknęło mężczyźnie usta. Zobaczył w progu czterech policjantów, po czym błyskawicznie osunął się na ziemię. Zamknął oczy i rozłożył ręce na boku tak, aby żaden z nich nie miał wątpliwości, że stracił przytomność. Kurwa, Barczyński, coś ty odjebał! Krzyczał Bandura. Udaje. Wiem, kurwa, że udaje. W chuju go mam. Niech tu zdycha, twarz bandury była purpurowa. Marszak otworzył oczy i westchnął ciężko. On wie, kto zabił wite, warknął Marek. Wszyscy spojrzeli na marszaka. Ten wgramolił się z powrotem na krzesło. Nic nie wiem, kurwa. Ten psychol prawie mnie tu zajebał. Kłamałem, żeby przeżyć. Przejechał palcem po ustach, po czym wytarł krew w spodnie. Barczyński, ryknął znów Bandura. Do mnie, ale do mnie kurwa, bo sam po ciebie przyjdę. Komisarz Jacek Bandura lata świetności miał już dawno za sobą, ale Bary nie chciał sprawdzać jak bardzo za sobą. Choć sam nigdy nie widział go w akcji, to słyszał wiele historii. Jeśli choć połowa z nich zawierała ziarno prawdy, to wolał pójść za przełożonym. Siedział tutaj już dobre dziesięć minut. Bandura zostawił go w gabinecie, a sam gdzieś wyszedł. Gniew nie opuszczał Barczyńskiego. Z marszakiem może trochę przegiął, ale dzięki temu prawie wyciągnął od niego niezbędne informacje. Stara szkoła nigdy nie zawodzi. Ale odjebałeś, rzucił szorstko Bandura, trzaskając drzwiami. Jacek, miałem go. Marek zerwał się z krzesła. Siadaj, kurwa. Przełożony spioronował go wzrokiem. Serio, miałem go, powiedział policjant i usiadł posłusznie. Chuja w dupie miałeś, bandura ponownie wybuchnął, choć obiecywał sobie, że rozwiąże to bez niepotrzebnych krzyków. Westchnął głęboko i opadł zmęczony na fotel. Oparł łokcie o biurko i ukrył twarz w dłoniach. Przez chwilę rozmasowywał skronie grube linie zmarszczek orały jego czoło i szyję a głębokie zakola i siwe włosy go postarzały miał 49 lat a wyglądał na dobre 60 Jacek od kiedy mi nie ufasz spuścił stonu Barczyński chyba zacznę od dzisiaj przełożony spojrzał mu prosto w oczy chciał coś dodać, ale przerwał mu dzwonek telefonu spojrzał na wyświetlacz i westchnął Odrzucił połączenie od żony. Nie miał ochoty wysłuchiwać jej wymyślonych problemów, gdy mierzył się z prawdziwymi. Marek napiął mięśnie, wyprostował się i wbił w bandurę wzrok pełen złości. Nawet nie próbuj, chłopie, powiedział ze stoickim spokojem komisarz. Zjebałeś i taka jest prawda. Ustaliliśmy, że marszałk coś wie. Uchol życzyńskiego nawinął mu ten temat. Ponoć Marszak widział, jak Wita napierdalał się z jakimś bandytą. Padły groźby. Chcieliśmy go przycisnąć, ale brakowało nam podstaw do zatrzymania. To przesłuchanie trzeba było poprowadzić z głową. Dowiedzieliśmy się, z kim spędził noc i czekaliśmy, co sam powie. Z naszych ustaleń wynikało, że latał po mieście i sprzedawał dragi razem z Krocińskim. Krociński to pizda nad pizdami. Przycisnęliśmy go i wszystko nam wyśpiewał. Nawet to, że chciał sprzedawać narkotyki, ale nie pomówił marszaka. Celowo. Spojrzał na Barczyńskiego. Celowo, powtórzył przeciągając sylaby. Naprowadziliśmy go na takie zeznania. Wiedzieliśmy, że będzie ściemniał, dlatego z racji faktu, że przesłuchiwaliśmy go w charakterze świadka, moglibyśmy go wsadzić za fałszywe składanie zeznań. Kurwa, rzucił Barczyński. Teraz wszystko rozumiał. No, powiedziałbym nawet, że kurwa jego mać, potwierdził komisarz. Poszedłem ratować sytuację, ale chuj z tego wyszło. Marszak najpierw się obraził, a potem zacisnął i zaczął mówić, że albo go wypuszczamy, albo zamykamy. Ale on ma to w dupie. Nic już nie powie. Odmówił składania zeznań i podpisania protokołu. I? I co, Marek? Przecież wiesz, jak to wygląda. Grzecznie przeprosiłem pana i poprowadziłem do wyjścia, dając mu delikatnie do zrozumienia, że wszystkie skargi z jego strony mogą wywołać nasze niepożądane zainteresowanie jego osobą. Kiedyś to byłoby nie do pomyślenia. Kiedyś skończyło się dobre kilka lat temu. Już powinieneś to wiedzieć. Jacek, bandura pokręcił głową. Nie musisz mnie przepraszać. Wydaje mi się, że z Wojewódzką też wyprostowałem. Z Kubą jesteśmy z jednego zrzutu, a nawet plotonu. Litry wypitej wódki łączą ludzi na długie lata. Westchnął, gdy przypomniał sobie dawne czasy. Mam jaja. Przeproszę ich. Wstał i skierował się do wyjścia. Marek, szanuję cię, ale ostatni raz odjebałeś taką akcję. Jeśli to się powtórzy... Zawitasz do cywila. Rozdział 6: Wybiła 21. Opadali z sił. Intensywna, 19-godzinna służba dawała w kość. Wojewódzka zmyła się godzinę temu. Stwierdziła, że jutro też jest dzień. Naczelnik uznał, że skoro blisko 30 kryminalnych w asyście całej komendy nie ujawniło mordercy za dnia, to w nocy też im się to nie uda. Kazał wszystkim iść do domu i stawić się ponownie o szóstej. Poszukiwacze przeanalizowali bilingi ponad stu numerów, żaden z nich nie logował się w rejonie i o przybliżonej godzinie morderstwa. Miejski monitoring nagrał wite, jak około dwudziestej drugiej jechał swoim autem w stronę glinianek. Jeśli nigdzie wcześniej nie zajechał, to droga powinna mu zająć jakieś dziesięć minut. Ostatni kilometr stanowiła polna droga, która nie pozwalała na szybką jazdę, chyba że kierowca miał ochotę stracić miskę olejową lub cały układ wydechowy czyli na pewno nie wita. Jego auto było mu droższe niż żona. Przypadkowy kierowca, wracający z miasta do pobliskiej wioski, zauważył ogień o pierwszej w nocy i natychmiast zadzwonił po pomoc. Oczywiście sprawdzili jego wersję. 25-letni Marek Kutczyński telefon do Wojewódzkiego Centrum Powiadomienia Ratunkowego wykonał o godzinie 1.01 i, jak zeznał później w charakterze świadka, wracał od Joanny Białko, dziewczyny. Kobieta obudzona w środku nocy przez patrol bez wahania potwierdziła jego wersję, pokazała nawet wspólne zdjęcia wykonane tej nocy, ale to zrobiła już mniej chętnie. Na widok fotografii młodszy policjant zaczerwienił się i odwrócił wzrok. Wywnioskowali, że morderstwo mogło nastąpić między 22 a 1 w nocy. Szkoda, że żona Wity nie chciała im pomóc. Potrzebowali odpowiedzi na pytanie, gdzie mógł jechać, z kim ostatnio rozmawiał lub czy poznał jakichś nowych ludzi. Skoro wita dojechał do glinianek około dwudziestej to dlaczego samochód spalił się dopiero o pierwszej? Tak długo na kogoś czekał? Czy spotkał się z tym kimś, a dopiero później doszło do zabójstwa? Gdyby mieli jego telefon byłoby znacznie łatwiej. Ten jednak stopił się w pożarze. Doskonale zdawali sobie sprawę, że numery odbijające się w bilingach wity to zaledwie połowa możliwych kontaktów. Te wymagające większej konspiracji prowadzone były za pomocą aplikacji. Sami policjanci również je stosowali z obawy przed ludźmi polującymi na nich. Kryminalni podsłuchiwali bandytów, a BSW podsłuchiwało kryminalnych. Sprawdzenie portali społecznościowych nie dało efektów. Ktoś musiałby być bardzo nierozgarnięty, gdyby pisał o takich sprawach w internecie. Problem polegał na tym, że nikt nierozgarnięty nie próbowałby się na naczelnika wydziału kryminalnego. To wyglądało na morderstwo z zimną krwią. Komisarz Jacek Bandura zwołał wszystkich do swojego pokoju. Zbierali się mozolnie, narzekając przy tym to na ból głowy, to na zmęczenie. Nie było w nich już nawet śladu po energii, z którą ruszyli w miasto w środku nocy. Zawziętość została przygnieciona ciężarem zmęczenia i brakiem snu. Przez kilka długich chwil siedzieli w milczeniu. Bandura chciał coś powiedzieć, ale co rusz to otwierał, to zamykał usta. Do pokoju wszedł Mączyński. Był zmęczony, ale na jego twarzy widniał delikatny uśmiech. Bezpardonowo położył na stole dwie reklamówki i w pomieszczeniu rozległ się stukot szklanych butelek. Połowa policjantów ze zdziwieniem spojrzała na Jarka, a druga połowa z zakłopotaniem na Bandurę. Nie gabcie się tak, wita zasługuje na toast. Idźcie po kubki rzucił komisarz ponuro. Gdy wszyscy wrócili do pokoju naczelnika, usłyszeli jak ktoś wchodzi do wydziału. Życzyński rzucił się do stołu, żeby schować wódkę, ale Bandura powstrzymał go ruchem ręki. Do pokoju wszedł inspektor Tomasz Zaborowski. Mimo zmęczenia większość kryminalnych wstała, by go powitać, chociaż niemal wszyscy prywatnie byli z nim na ty, pierwsze powitanie brzmiało zawsze oficjalnie. Szanowali jego stanowisko, ale przede wszystkim szanowali to, jakim był przełożonym. Bandura skinął szefowi tylko głową i dał znać, by usiedli. Na co dzień elegancki i pachnący. Dziś wyglądał jak zaniedbany, śmierdzący robol. Nawet jego napakowane mięśnie wydawały się znacznie mniejsze. Cóż, dziś nikt nie był sobą. Zaborowski bez słowa złapał jedną z butelek, odkręcił, po czym zaczął polewać. Policjanci nie zareagowali. Nigdy wcześniej, nie licząc wity i bandury, przełożony, nie polewał im wódki. Nawet czarny powstrzymał się od komentarza, co nie było w jego stylu. Kiedy inspektor skończył, wyprostował się i spojrzał na podwładnych. Dziś wykonaliśmy kawał roboty. Jutro czeka nas kolejny ciężki dzień. Nie odpuścimy, dopóki nie dorwiemy tego skurwiela. Komisarz Filip Witczyński był zajebistym gliną. Zawite. Przechylił butelkę i wziął trzy duże łyki. Kryminalni też wznieśli toast. Inspektor odłożył flaszkę i skierował się do wyjścia. Pamiętajcie, że jutro na szóstą. rzucił i wyszedł. Po chwili usłyszeli elektroniczny dźwięk zamka, oznaczający, że szef opuścił wydział. Rzeczyński złapał za butelkę i znowu polał każdemu. Czegoś tu nie rozumiem. Przecież Wita umiał się napierdalać jak żaden z nas. Tak łatwo poddał się bez walki? zaczął Mączyński. Na klamkę nie ma mocnych, odpowiedział ponuro Marek. Wszyscy pokiwali głowami. A pamiętacie tego jebniętego z Wrocławskiej? Jak mu było? Siniak? Wtrącił czarny. Siny, poprawił go Bandura. Kawał chuja, reszta dziada. Ale elektryczny to on był, dodał Mączyński. A wita uparty, odpowiedział Bandura. Zaciął się na niego, tak, że nawet po nocach siedział u niego pod blokiem. W końcu po jednym z włamań weszliśmy mu na kwadrat. Wiedzieliśmy, że nic tam nie znajdziemy, ale były naciski z góry. Przeszukaliśmy chyba z pięć godzin, bo Wita nie chciał odpuścić. Byliśmy zmęczeni, głodni i wkurwieni, a ten szukał i szukał. Siny oczywiście, jak to siny, śmiał się z nas, ale inteligentnie. Nawet nie otarł się o znieważenie, bo wtedy każdy z nas gotowy był zareagować. Potrzebowaliśmy tylko pretekstu. I co udało się? Chciał wiedzieć Rzyczyński. No tak, Kubuś, ciebie jeszcze u nas nie było. Zaczął bandura. W końcu dorwał sinego dzięki zabawie z jajkiem niespodzianki. Roześmiał się chrapliwie. Ten psikutas dostał wyrok za plastikowego hipopotama, kurwa. Za hipopotama, powtórzył sylabizując. Nie wiem, jak Wita zapamiętał taki szczegół. Każdy z nas szukał złota i kasy. Nikt nie doczytał, że pokrzywdzonemu zginęła figurka, która tylko dla niego była cenna, dlatego postanowił umieścić ją razem z kosztownościami. Mieliśmy na tyle szczęścia, że pokrzywdzony oznaczył ją swoimi inicjałami. Nieźle! pokiwał Rzyczyński z uznaniem. A pamiętacie jak kupował kurwie czapkę zimową? ryknął Mączyński jeszcze głośniej niż poprzednio. Nagle wszyscy zaczęli się śmiać i grobowa atmosfera zniknęła. Posłuchaj tego, Kubuś, mówił przez śmiech Bandura. Zima, chyba ze 20 stopni na minusie, wracamy z terenu i mijamy kurwę stojącą przy drodze. Ona, wiesz, ubrana jak to kurwa, miniuwa, cienkie rajstopki, jakaś tam kurteczka cieniutka i dekolt po same suty. Trzęsie się jak osika na wietrze. Mijamy ją i widzimy, że Wita odwraca się jakby co najmniej zmarłą babcię zauważył. Zakochałeś się? Pytamy, a on do nas, żeby zajechać do sklepu. No to zajeżdżamy. Po chwili wychodzi z niego z czapką zimową, kurwa. Różową, wełnianą, kurwa czapką z napisem Princes. I do nas dawajcie do lisy, bo tak właśnie miała na imię ta lisa. Bandura pęka ze śmiechu. Wszyscy pękają, nawet Kuba Rzyczyński, który jeszcze nie poznał całej historii. I co? Przyjęła prezent? Zapytał, czym wzmocnił śmiech kolegów. To byś widział jej minę, wtrącił się Mączyński. Zmierzyła go wzrokiem jak stara baba, której właśnie powiedziałeś, że jesteś za Tuskiem. Taki był właśnie Wita, skwitował Barczyński. Twardy skurwiel, co poskładał niejednego bandziora, ale umiał zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na ludzką tragedię. Taki Rambo i matka Teresa z Kalkuty w jednym. Podsumował mączyński, ale tym razem się nie zaśmiał. Zrzyczyński poderwał się w kierunku stołu i znów zaczął polewać. Ja podziękuję. Barczyński zasłonił kubek ręką. Marek, nie pierdol, tylko pij, powiedział Bandura, jakby wydawał oficjalne pozwolenie. Muszę wracać do córy. Jeszcze jednego i wracasz. RŻyczyński wyrwał mu kubek, napełnił go do połowy i postawił przed markiem. Zawite. Czarny klepnął go w ramię i chwycił swój kubek. Zawite. Bandura teatralnie uniósł naczynie. Paweł Kruśko opróżnił swoją szklankę jednym haustem i wystawił ją przed siebie. Rzyczyński bez słowa polał następną kolejkę. Marek również przechylił kubek. Skrzywił się, gdy wypijał ostatni łyk. Dorwę skurwiela, powiedział patrząc na punkt na ścianie. Dorwie my, poprawił go Kaniecki. Nie przepadali za sobą. Chore ambicje kana często nakazywały mu mieć w dupie wszystko i wszystkich. Chyba, że ktoś lub coś mogło pomóc mu osiągnąć wymarzony cel, czyli zostanie oficerem. Bary miał to już za sobą. Kiedyś odmówił awansu i od tamtej pory nie dostał drugiej szansy. Zresztą znowu musiałby odmówić. Są rzeczy ważne, ważniejsze i takie, które wiążą cię z własnym domem. Marek wyszedł bez słowa. Nie miał ochoty na uprzejmości i kulturę. Pozostali spojrzeli po sobie i kontynuowali picie. Siedzieli już dobrą godzinę. Butelki przyniesione przez Mączyńskiego zostały opróżnione. To nie był problem: każdy z nich miał w swojej pancernej szafie, oprócz broni palnej i amunicji, ukryte co najmniej pół litra czystej. Tak na czarną godzinę, która właśnie wybiła. Przychodzi trup do. Kurwa czarny, nawet nie próbuj. Bandura spiorunował go wzrokiem. Spierdalaj czarny, bo więcej wódki nie dostaniesz, odezwał się jeden z poszukiwaczy. Chuja się znacie, Wita lubił moje kawały. Co ty pierdolisz, nikt ich nie lubi. Mączyński otwierał kolejną butelkę. Pierdolisz, syknął czarny. Ciebie pierdolę. Mączyński rzucił zakrętką i trafił czarnego w klatkę piersiową. Przyłożył usta do butelki i zaczął pić. Jednąć ci staruchu, czarny zerwał się z krzesła. Mączyński pokiwał głową, nie przerywając hejnału. Czarny wyciągnął telefon z kieszeni i odłożył go na stół. Zrobił krok w stronę Mączyńskiego. Lubił je, przerwał im Kruśko. Chwiał się na krześle i bełkotał. Co? zapytał Rzyczyński – te zjebane kawały czarnego! wybełkotał. On je naprawdę lubił. Paweł, załatwić ci transport? Bandura wyciągnął z kieszeni telefon. Nie, jeszcze piję. Wskazał ręką na czarnego. Po. powie. powiedz! Przezwyciężył niemoc. Czarny najpierw spojrzał na coraz bardziej pijanego kruśkę, a następnie na trzymaną przez niego butelkę. Była do połowy pusta. Przychodzi trup baby do lekarza. Zaczął mówić. Kładzie się na kozetce, a lekarz na to, co się pani tak rozkłada? spojrzał na swoich rozmówców z uśmiechem na twarzy. A co? Mam gnić w poczekalni? ryknął śmiechem. Inni uśmiechali się pod nosem, jakby odgłos radości miał być obrazą dla tragicznie zmarłego Wity. Jesteś pojebany, skwitował Mączyński bełkotliwie. Czarny był pojebany. Nie krył się z tym i nie obrażał, gdy ktoś tak o nim mówił. Gdybyś przeżył to, co ja, też byś był, odpowiadał zawsze w myślach. Jego przeszłość ukształtowała jego osobowość i nie miał z tym problemu. Zaakceptował siebie. Rzeczy lub sytuacje, które innych przerażały lub obrzydzały, on traktował jak normalność. Wyjątkowo ohydne akcje wręcz go fascynowały. Nawet kilka godzin wcześniej musiał zajrzeć do samochodu i zobaczyć spalone ciało swojego szefa. Pomyślał, aby zrobić zdjęcie, ale szybko się za to zganił. To był Wita, policjant, którego lubił i szanował. Z innymi trupami nie miał takiego problemu. Za każdym razem robił im zdjęcia. Im dłuższy czas rozkładu, tym większy uśmiech na twarzy czarnego. Miał nawet swoje ulubione zdjęcie. Jeszcze w prewencji dostał zgłoszenie o kobiecie mającej mieszkać z denatem. Zaciekawiony pojechał na miejsce, gdzie czekały dwie pracownice Mopsu. Zszokowane i przerażone opowiedziały, że przyszły na kontrolę do Zbigniewa Malczyńskiego, który pobierał z gminy zasiłki. Początkowo drzwi otworzyła im siostra Zbigniewa, upośledzona fizycznie i psychicznie. Kobiety zapytały chorą, gdzie jest jej brat. Na co ona wskazała jego pokój i dodała, że śpi. Poprosiła, aby mu nie przeszkadzać, ale odór, panujący w mieszkaniu, zaniepokoił pracownicę. Widok trupa sprawił, że wybiegły z domu jak poparzone i natychmiast powiadomiły policję. Zofia Malczyńska nie chciała wpuścić funkcjonariuszy. Czarny wszedł do środka dopiero po wyważeniu drzwi przez strażaków. Kobieta rzuciła się na niego, krzycząc, że nic nie zrobiła. Zanim zobaczył swojego upragnionego trupa, musiał ją obezwładnić i wyprowadzić z mieszkania. Jego partner został na klatce, by oddychać powietrzem wpadającym przez uchylone okno. Czarny wszedł do pokoju i spojrzał Malczeńskiemu prosto w oczy, a raczej oczodoły wypełnione lepką mazią i dziesiątkami białych, żwawo ruszających się robaczków. Ładny, powiedział do siebie. Po chwili zreflektował się i rozejrzał po mieszkaniu. Wolał, aby nikt tego nie usłyszał. Napięta skóra na twarzy była czarna i popękana w okolicach kości policzkowych. W miejscu ust wiły się kolejne tuziny robaków, których następnym celem był miękki, delikatny język. Zrobił mu zdjęcie, po czym zaczął przeszukiwać ciało sięgał kolejno do kieszeni w spodniach, co chwilę zerkając na twarz Denata, uśmiechał się do siebie i nucił znaną tylko sobie melodię. Zanim znalazł dowód osobisty potwierdzający jego tożsamość, na miejsce przyjechał technik kryminalistyki wraz z referentem. Oględziny ciała powinny odbywać się w obecności prokuratora, choć ten oświadczył, że będzie najwcześniej za dwie godziny. Referent wraz z technikiem Mieli dokonać oględzin miejsca, ale doświadczony technik dogadał się z prokuratorem przez telefon, że sam zajmie się ciałem, a tamten tylko machnie podpis. Jurysta zgodził się bez wahania. I właśnie wtedy czarny zobaczył coś, co sprawiło, że w trudnych chwilach wracał do zdjęcia zgniłego Malczyńskiego. Gdy technik przewracał trupa na drugą stronę, aby sfotografować jego plecy, okazało się, że truposz stał się jednością ze starym tapczanem. Gdy w końcu udało im się przewrócić zwłoki na brzuch, czarny po okryjomu najpierw zrobił zdjęcie przegniłego miejsca, w którym kiedyś znajdowały się plecy, zauważył kawałek kręgosłupa, a następnie równie dyskretnie kanapy, w której tkwiły resztki zgniłego mięsa i mnóstwo ucztujących larw. Tak, Czarny zdecydowanie był pojebany. Rozdział Siódmy. Musiał wyjść z wydziału. Ostatnie, czego potrzebował w tej chwili, to pijackie wspomnienia o byłym naczelniku. Wita był mu bliski, jako jedyny z nielicznych wprowadzał go w tę robotę. Inni mieli go gdzieś. Byli zajęci swoimi sprawami. Wtedy trwała walka o każdy grosz. Na co dzień stare psy gryzły się ze sobą, ale gdy do ich stada wchodził nowy, młodszy i bardziej zdeterminowany, zgodnie rzucali się na niego. Nawet podkładali mu różne babole, z których później musiał się tłumaczyć i to właśnie Wita nauczył go, jak to robić. Z czasem inni dali mu spokój, a on stał się na tyle samodzielny i dobry w tym, co robił, że jego mentor przestał patrzeć mu na ręce. Stali się bardziej jak kumple. Kiedyś Barczyński zgubił broń. Nie miał pojęcia, jak to się stało, ale cały dzień jej szukał, aż w końcu załamany postanowił pójść po pomoc do Wity. Ten, doświadczony w bojach, szybko się domyślił, że jest to psikus ze strony starszych gliniarzy. Poszedł do jednego z nich, dał mu w dziób, po czym przyniósł zaginiony pistolet. Przenikliwe zimno sprawiło, że nie mógł oddychać. Serce waliło jak szalałe. Słyszał każde jego uderzenie, zamknął oczy, wsłuchał się w rytm własnego ciała, wyrównał oddech i wszedł głębiej do wody. Czuł jeszcze resztki alkoholu krążące we krwi. Dłonie położył na głowie, nie chciał ich moczyć. Razem z nogami marzły najszybciej, a on musiał wytrzymać co najmniej dziesięć minut. Zaczęły pojawiać się myśli. Najtrudniejsza i najważniejsza była twarz jego córki śliczna mała róża. Uśmiechnął się. Nie, otworzył oczy. To był jego czas, jego chwila ciszy. Nie chciał żadnych myśli, żadnych trudności życia codziennego. Teraz liczył się on i atakujący go chłód. Ponownie zamknął oczy, ale odegnał myśli. Skupił się na ciszy. Koiła jego serce i duszę. To jedyny moment, kiedy był w zgodzie ze sobą i swoim ciałem. Kilka lat temu bandyta, którego aktualnie uważał za przyjaciela, chyba, zdradził mu pewną zasadę. Rzeczy materialne są ważne, ale nie najważniejsze. Sukcesem jest żyć w zgodzie ze sobą. Codziennie zadbaj o ciszę, kompletną i niezakłóconą. Wystarczy piętnaście minut. Niektórzy nazywają to medytacją, inni modlitwą. Mam w dupie, jak ty to nazwiesz. Po prostu bądź cicho przez pierdolone piętnaście minut dziennie. Początkowo był sceptyczny. Nie rozumiał sensu takich rytuałów. Ale pewnej nocy, gdy wszystko w nim pękło, miał do wyboru albo pociągnąć za spust, albo znaleźć sposób. Odłożył broń na brzeg i wszedł do lodowatej wody. Płakał, nie zważając na zimno wyciskające oddech z płuc. Szedł coraz szybciej, Zaciskał zęby i dłonie w pięści. Zatrzymał się, gdy woda dotknęła szyi. Tej nocy jego serce i umysł chciały zginąć, ale ciało na to nie pozwoliło. Atakujące go zimno nie pozwoliło na żadną myśl. Jego umysł się oczyszczał. Wtedy zrozumiał, cisza. Zbawiła go zwykła cisza, tak niedoceniona. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy wytrzymał ponad piętnaście minut. Otarł się o hipotermię, a skończył z czterdziestostopniową gorączką i dwutygodniowym zwolnieniem lekarskim. Od tamtej pory morsował. Znalazł własny sposób na ciszę, ale słuchał już organizmu i starał się nie przekraczać dziesięciu minut. Znajomi mówili mu, że to i tak za długo jak na jednorazowe wejście. Powinien zanurzać się w wodzie najwyżej na pięć minut, a jeśli czuł, że to za mało. Zawsze mógł zrobić trzy serie po pięć minut każda. Takie rozwiązanie go nie satysfakcjonowało. Potrzebował niezakłóconej ciszy. Z czasem zrozumiał, że cztery razy w tygodniu po dziesięć minut to jego sposób na wszystko. Wychodził z wody oczyszczony, orzeźwiony i gotowy do dalszej walki. Rozdział ósmy. Barczyński był na siebie zły. Powinien odmówić tej drugiej szklanki. Zbyt skręciło mu się w głowie, żeby wsiąść na rower, co oznaczało dłuższy powrót do domu. Już dawno nie musiał prowadzić roweru. Nigdy nie traktował alkoholu jako przyjaciela czy rozwiązania. Jeszcze przed wypiciem toastu planował ponownie odwiedzić żonę Wity. Coś nie pasowało mu w jej zachowaniu i chciał to sprawdzić. Bał się, że ta wyczuje od niego alkohol i źle to odbierze. On nie chciałby, aby policjant prowadzący jego sprawę, zwłaszcza tak poważną, odwiedzał go pod wpływem. Wyciągnął z kieszeni paczkę miętowych gum. Jedną z nich rozgryzł, po czym połknął. Dwie kolejne włożył do ust i zaczął użytkować we wskazanym przez producenta sposób. Nie wiedział, czy autorski pomysł na zamaskowanie woni alkoholu pomoże, ale nie miał innego wyjścia. Kiedy pukał, poczuł, że się stresuje. Usłyszał kroki i mimowolnie się cofnął. Drzwi otworzyła Iwona. Najpierw spojrzała na niego, a później się rozejrzała, jakby w poszukiwaniu jeszcze kogoś. Dobry wieczór, zaczął Marek. Koledzy chowają się po krzakach? Przyszedłem sam. Chcę porozmawiać na spokojnie. Tej pizdy też nie ma. Marek zdębiał. Poprzednio przyszedł tu z czarnym i Pawłem, kogo miała na myśli? Przyszedłem sam, powtórzył. Mogę zadać pani kilka mało wygodnych pytań? Nie. Rozumiem, ale może dowiem się czegoś, co pomoże nam ustalić mor. Urwał to słowo brzmiało zbyt brutalnie. Sprawcę. Ustalenie mordercy. Drugie słowo wycedziła przez zaciśnięte zęby. Nic nie da ani mnie, ani moim dzieciom. Rozumiem, ale bardzo nam zależy na schwytaniu tego skurwiela. Teraz wam zależy? To wszystko stało się przez was, przez tę pieprzoną robotę i zgrywanie bohatera. Wybuchła. Bardzo dobrze. Ludzie pod wpływem emocji mogą wyjawić nawet najgorszą prawdę. Co ma pani na myśli? Wszystko! Wbiła w spojrzenie w Barczyńskiego. I nic, dodała, spuszczając wzrok. Nie będę z wami rozmawiać. Dajcie mi spokój. Weszła do domu i trzasnęła drzwiami. Szlak! Skwitował w myślach Barczyński. Odwrócił się na pięcie i podszedł do opartego drzewo roweru. Nagle usłyszał łoskot otwieranych drzwi. W progu stanęła Iwona. Może jakbyście pracowali, za co płacę wam z moich podatków, a nie chlali w czasie służby, to morderca już dawno by siedział? Wrzasnęła głosem przepełnionym rozpaczą i wściekłością. To tyle, jeśli chodzi o autorskie pomysły. Piłeś? Zapytała, przytulając się na powitanie. Dwa kieliszki. Toast zawite. Wiedziała, co się stało. Pisał jej w SMS-ie, że zakończenie służby się przedłuży. Jak się czujesz, w skarbie? Dotknęła jego policzka. Dobrze. Pocałował jej dłoń i na chwilę zamknął oczy. Wiecie już, kto to zrobił? Nie. Westchnął i zdjął kurtkę. A tobie coś grozi? zapytała z troską. Była taka delikatna. Długie blond włosy opadały jej na czoło i lekko przysłaniały niebieskie oczy. Piękne. Pełne miłości i troski. Nie znał czystszej istoty. To właśnie jej długie do pasa włosy i błękit oczu sprawiły, że ponad 15 lat temu zauważył ją na wiejskich dożynkach i zdecydował się zagadać. Później szło jak z górki. Okazało się, że w parze z nieprzeciętną urodą idzie także nieprzeciętny charakter. Dziś była już starsza, a zmęczenie dodawało jej nadprogramowych lat. Marek? zapytała drżącym głosem. Tak. Zapytałam, czy coś ci grozi. Nie, coś ty. Skąd ten pomysł? Wziął ją w ramiona. A jeśli ktoś na was poluje? Spojrzał na nią ze słabym uśmiechem. To my polujemy na niego, odpowiedział stanowczo. Choć nikt z nich nie pomyślał o tym w taki sposób. Może znalazł się psychol, który urządził polowanie na policjantów, a makabre zaczął od najgrubszego zwierza? Będzie musiał rano przegadać to z czarnym albo bandurą. Mała śpi? Tak. Czekała na ciebie, ale zasnęła jakąś godzinę temu. Puścił ją i poszedł do pokoju córki. Marek, nie budź jej, szepnęła. Dzisiaj miała ciężki dzień, boi się jutra. Chcę ją tylko zobaczyć. Proszę, znowu będzie trudno ją uśpić. Kiwnął głową na znak, że zrozumiał. No to pójdę się wykąpać. Chciał wejść do łazienki, ale usłyszał słodkie westchnięcie, kilka mozolnych kroków, a następnie dźwięk otwieranych drzwi. Tatuś! dziewczynka przecierała oczy. Marek spojrzał wymownie na żonę. Moje żyjątko. Ruszył w jej kierunku. Uśmiechnęła się szeroko. Uwielbiała, gdy ojciec tak ją nazywał. Podbiegła do niego, trzymając w lewej ręce pluszowego misia. Z teatralnym stęknięciem wziął ją na ręce. -Pinczuś dalej z Tobą śpi? Tak, ale tylko wtedy, jak Cię nie ma. On wtedy pilnuje mnie i mamusi. Tatuś już wrócił i możemy Pinczusia położyć do łóżeczka. Tak! Uśmiechnęła się szeroko, wtulając w pierś Marka. Ale najpierw zagramy? zapytała z nadzieją. Marek spojrzał na Amelię. Tym razem ona uśmiechnęła się szeroko. No dobra, moje żyjątko. W co chcesz zagrać? Jak to? W dla Ciebie nawet! Zmarszczył brwi, przechylił głowę i udał, że się zastanawia. Hm, a co to było? Przekamarzał się. No wiesz przecież, to ta gra, w którą bawiłeś się z wujkiem Michałem, jak byliście mali. Ale ja nie mam wujka Michała. Tato, weź. z twoim bratem. Dobrze, dobrze, już wiem. Kto zaczyna? Zapytał, prowadząc córkę do pokoju. Ty, krzyknęła radośnie, unosząc ręce. No dobra, niech pomyślę, podrapał się po brodzie. Dla ciebie nawet zamyślił się, po czym dodał obniżonym tonem zjadłbym robaka. Wykrzywił twarz w grymasie obrzydzenia. Fuj, tato, nie dałabym ci już nigdy buzi. Dziewczynka położyła się na swoim łóżku i poklepała miejsce obok siebie, aby zaprosić ojca. Marek się roześmiał. Podniósł prawą dłoń i udawał, że trzyma w niej robaka, po czym otworzył usta. Błe! Dlaczego chcesz jeść robaka? Widzisz, córuś, czasami z miłości robi się różne rzeczy. Powiedział całkiem poważnie, kładząc się obok niej. Ja ciebie bardzo kocham, ale nie będziesz mi kazał zjeść robaka. Roześmiał się głośno i pokręcił głową. To teraz moja kolej. Dla ciebie nawet, zmrużyła oczy, posprzątam swój pokój. Powiedziała szybko, jakby właśnie przyszło jej do głowy coś genialnego. Marek rozejrzał się po pomieszczeniu i zmarszczył brwi. To dlaczego jeszcze tego nie zrobiłaś? Chwilę pomyślała nad odpowiedzią. Bo nie poprosiłeś o to. Ta zabawa polega na tym, że mówimy sobie, co byśmy zrobili dla siebie, gdybyśmy o to poprosili. Ty, spryciulo, nie jesteś za mądra jak na swój wiek? Skąd wiesz, o co chodzi w tej zabawie, skoro wymyślił ją wujek Michała, a nie ty? Bo z wujkiem też w to gram. I on mi to wszystko wytłumaczył. I mówił mi, że jak mam osiem latek, to jestem już dużą dziewczynką i już dużo rozumiem. Czasami zbyt dużo, pomyślał. Dobra, moja dorosła kobietko. Idziemy spać? Jeszcze jedna rundka. Ale jeszcze musimy przeczytać bajkę. Nie. Dzisiaj nie było cię cały dzień. Chcę ostatni raz zagrać w grę i usnę bez bajki. Obiecuję. Dobrze, księżniczko. Przyłożył policzek do jej głowy. Dla ciebie nawet, szepnął delikatnie, ukradłbym gwiazdkę z nieba. Uśmiechnęła się lekko i wtuliła w niego. Głaskał ją po włosach, które zdecydowanie odziedziczyła po matce. Zresztą, czego to nie odziedziczyła? Ponoć klonowanie ludzi jest zabronione, mimo to im udało się stworzyć małą wersję Amelii Barczyńskiej. Ulżyło mu, że dzisiaj nie zadawała wielu pytań. Gdy zasnęła, patrzył na nią jeszcze dobrych kilka minut, ale sam też w końcu poczuł znużenie. Zostało mu zaledwie kilka godzin na sen. Wyszedł z pokoju. Amelia siedziała na krześle w kuchni, podniosła wzrok i już wiedziała, że teraz czas na trudniejszą część wieczoru. Jutro wizyta u lekarza Ile? zapytał, jakby to miało coś zmienić. Nie miał przy sobie nawet złotówki. Pierwsza runda walki z guzem mózgu pochłonęła ich wszystkie oszczędności. Sprzedali dom i kupili znacznie mniejsze mieszkanie. Taki zastrzyk gotówki wystarczył zaledwie na kilka zabiegów. Następnym luksusem, którego musieli się pozbyć, był jego wymuskany motor. Zamienił go na rower i to używany, bo potrzebował każdej złotówki. Później sprzedali samochód i kupili jakiegoś grata. Jedyne rzeczy świadczące o dawnych pasjach marka to zestaw wędzisk z włókna węglowego, o których zapomnieli, bo akurat pożyczył je teść. Gdy teść w końcu je zwrócił, nie mieli aż tyle wydatków, by myśleć o sprzedaży. ale teraz przyszła druga runda, na którą nie byli przygotowani. Lekarze zapewniali, że ich córka jest w pełni zdrowa, a nawrót choroby w jej przypadku jest prawie niemożliwy. Prawie. Sama wizyta to 250 zł. Okej, okay. Sprzedam wędki, myślę, że dostanę coś koło tysiąca. Spojrzała na niego żałośnie. A co później? Jeśli jutro potwierdzi się diagnoza, tym razem nie mamy domu do sprzedania. A z biurki, zapytał. Chciał wspomnieć o nagrodzie, ale szybko stwierdził, że znowu się uśmieszy. Nawet nie opowiadał jej o tej sytuacji. Dwa tygodnie temu razem z Czarnym miał drugą zmianę. Jeździli po mieście i obserwowali swoich figurantów, aż w końcu zainteresowało ich srebrne Audi. Nie spodziewali się typowej kryminalnej roboty. Po prostu auto jechało od krawężnika do krawężnika, bez zwracania uwagi na znaki stop lub przejścia dla pieszych. Początkowo tłumaczyli sobie, że to nie ich działka i chcieli wezwać ruchaczy, ale szybko się okazało, że wszystkie patrole są zajęte. Ani bary, ani czarny nie mogliby spojrzeć w lustro, gdyby pozwolili tak naprutemu gościowi na dalszą jazdę. Aby nie rozpoczynać pościgu i nie ryzykować wypadku, poczekali aż auto zjedzie na stację lub parking. Długo to nie trwało. Po stu metrach kierowca zatrzymał się przy osiedlowej żabce. Chociaż słowo zatrzymał było na wyrost. Dziesięć metrów przed parkingiem równoległym wjechał na chodnik i jechał nim do momentu, aż wyrósł przed nim metalowy śmietnik. Ściął go i rumor go otrzeźwił. Zanim wysiadł z samochodu, policjanci byli już przed nim. Pierwsze minuty zeszły na tłumaczeniu starszemu mężczyźnie, gdzie się znajduje i co się właśnie wydarzyło. Policjanci musieli poczekać, aż prewencjusze podwiozą im pompę. Ale już po samym oddechu zgadywali, że petent ma co najmniej trzy promile. Trochę się pomylili. Wynik wyniósł 2 mg na litr, co w przeliczeniu dawało ponad 4 promile. Starszy i elegancki pan nie wyglądał, jakby pił od tygodnia, ale pozory mylą. W innym przypadku musieliby zbierać go schodnika. Po chwili, gdy jakimś cudem zrozumiał swoją sytuację, wyciągnął ze schowka samochodu spory plik dwustu złotowych banknotów i zaoferował każdemu z kryminalnych po dziesięć tysięcy. Te propozycje czarny skwitował uśmiechem i spojrzał dziwnie na Marka. Marek nie zastanawiał się ani sekundy. Chowaj to gościu, warknął. Mężczyzna rzucił pieniądze na ziemię, jakby nie były jego. Czarny podniósł plik i poruszał nimi w dłoni, jakby go ważył. Marek natomiast z kamienną twarzą wyciągnął kajdanki i poinformował mężczyznę, że jest zatrzymany za kierowanie pod wpływem alkoholu i próbę wręczenia korzyści majątkowej osobom pełniącym funkcje publiczne. Czarny ze smutkiem wrzucił plik pieniędzy do Audi i wyciągnął mężczyznę z samochodu. Gdy komendant usłyszał o ich wyniku, podobno tak się ucieszył, że obiecał im nagrody, jakich komenda jeszcze nie widziała. Okazało się, że w ich statystyce brakowało właśnie zatrzymania za korupcję. Dzisiaj Marek dostał SMS-a informacyjnego o przelewie przychodzącym. 250 zł zasiliło jego konto jako rekompensata za brak 10 tysięcy. Na zbiórce jest około 40 tysięcy. Głos żony wyrwał go z rozmyślań. Ale to raptem dwa zabiegi i dwutygodniowa rehabilitacja. Jest jeden gość, który łącznie przelał już prawie 30 tysięcy. Jakoś dwa tygodnie temu zaczął i robił to przez 9 dni, po czym przestał. To było dziwne, że nie przelał naraz całej kwoty, tylko tak rozbijał. Pewnie wrzucił to jakoś w koszty. Są jego dane? Może pojadę do niego i pogadam. Już sprawdzałam. Podpisuje się tylko pseudonimem samiec alfa. I tyle? Tak. Chciał zostać anonimowy. Zadzwonię do Michała. Marek, on i tak spłaca za nas kredyt. Nie możemy, ale musimy. Co innego nam zostaje? Mam się zwolnić i wyjechać za granicę? Podniósł głos. Amelia zganiła go wzrokiem. To nic nie da. Dobrze wiesz, że nie mamy miesiąca. Musimy polegać na zbiórkach. Mówiłeś, że rzecznik napisze artykuł o ruszy i wrzuci na stronę wojewódzkiej. Tak, jutro mu się przypomnę. To nie przeszkodzi ci w pracy? Spojrzał na nią wymownie. W dupie mam pracę, skoro nie pozwala mi ratować własnego dziecka. Odwrócił się i poszedł pod prysznic. Nie chciał się kłócić za melią, ale ostatnio było to coraz trudniejsze. Rozdział dziewiąty Siedział w pokoju naczelnika, wciąż przecierając oczy. Rozmowa z Amelią sprawiła, że nie mógł zasnąć. Dobra, zaczynamy, powiedział Bandura. Dziś wyglądał jeszcze gorzej, zresztą jak wszyscy. Marek zastanawiał się, jak długo wznosili tuasty zawite. Brakuje Pawła, zauważył Barczyński. Pisał, że dzisiaj nie da rady, odpowiedział naczelnik. Serio? Przecież zaciął się na tego chuja. Zaciął to się nam, jak poszedłeś, skomentował czarny. Co masz na myśli? Marek spojrzał na niego pytająco. Ujebał się jak zły, dodał z uśmiechem Mączyński jakby dumny z Pawła. Ty też, jak się domyślam, mimo to jesteś, warknął Barczyński. Mączyński spoważniał, ale nic nie odpowiedział. Był kotał jakiś farmazony, nikt nie mógł go zrozumieć. Był najbliżej wity. Może powiedział coś ciekawego, zauważył Marek. Chuja tam! Bandurę wyraźnie irytowała ta dyskusja. Odcięło go i pierdolił o jakieś zwierzynie. Zwierzynie? Marek zmarszczył brwi. O niedźwiedziu! wtrącił Marian Krystek, aspirant sztabowy. Co? Marian podniósł głowę i zmarszczył brwi. wstręt był jednym z objawów mocnego kaca – — Mówię, że najebane kruśko pierdolił coś o niedźwiedziu. Aż sapnął ze zmęczenia. — Jesteś pewien? — Marek się zaniepokoił. — Ta, Marian Krystek od prawie trzydziestu lat służył w policji, a od piętnastu polował. Jak tylko usłyszałem, że gada coś o zwierzynie, to się zainteresowałem. Pomyślałem, że będę miał kompana do moich tematów. Ale nie chodziło mu o prawdziwego niedźwiedzia. — Jak to nie? — wtrącił Czarny — Skąd wiesz? Marek zignorował pytanie czarnego. Marian spojrzał na Barczyńskiego z irytacją. Bo jestem kurwa myśliwym. Cokolwiek Kruśko Pierdolił, na pewno nie miał na myśli dzikiej zwierzyny. Pewnie, że nie miał. Ta cipa boi się nawet królika pomyślał wrednie Marek. Owszem, Łukasz Niedźwiecki był gruby, brzydki, a nawet owłosiony, ale w systemie nadal widniał jako człowiek. Tylko czemu Kruśko wspomniał o nim po piaku? Marek myślał, że ten temat jest już załatwiony. Potrząsnął głową, aby wrócić do rzeczywistości. Bandura właśnie wydawał dyspozycję. Musiał przynajmniej udawać, że słucha. Rano komenda wojewódzka ponownie wyruszała w miasto. Marek był zaskoczony ich profesjonalnym podejściem. Pełne skupienie, zero narzekań i mozolnych ruchów. Punkt szósta, ponad tuzin eleganckich, luksusowo pachnących kryminalnych, opuściło parking komendy. Z powiatowymi było trochę trudniej. W trakcie odprawy wypili swoje kawy i zebrali się jakieś 20 minut później. Niektórzy zostali na miejscu. Wciąż mieli wiele rzeczy do zrobienia. Nie udało się im przejrzeć całego monitoringu i nie uda przez kolejne kilka dni. Na szczęście wszystkie najważniejsze miejsca mieli zabezpieczone i sprawdzone, a raczej prawie wszystkie. Sąsiad Wity z naprzeciwka miał monitoring, ale nie pamiętał haseł. Musiał poprosić o pomoc syna, który był w pracy i nie odbierał telefonu. Zapewnił policjantów, że jeśli chodzi o jego sąsiada, pana Witczyńskiego, to sam jak najszybciej dowiezie materiał na komendę. Koniec końców nie dowiózł. A teraz Marek z Czarnym jechali się o niego upomnieć. Następnie cały wydział miał wywołać spotkanie z każdym znanym im ucholem. Nawet takim, który nie dawał o sobie znać przez kilka miesięcy. Bary i Czarny będą mieli sporo roboty, bo łącznie znali ośmiu typków, którzy musieli z nimi porozmawiać mniej lub bardziej chętnie. W takiej sprawie poszanowanie ucholi schodziło na drugi plan. Nawet jeśli miałoby to zakończyć ich dotychczasową współpracę, to nie mieli z tym większego problemu. Cel był jeden, a sposób w jaki go zrealizują, bez znaczenia. Ale jak to? Przecież sam zawoziłem nagranie na komisariat, powiedział zaskoczony Janusz Słuchacz, gdy zobaczył w drzwiach dwóch policjantów. Na komendę baranie jeden, pomyślał czarny. Zawsze drażnił go elementarny brak wiedzy na temat jedynego budynku policji w tym mieście. Komisariaty to najmniejsze jednostki organizacyjne. Działają w odrębie gminy, miasta lub, w przypadku znacznie większych miast, dzielnicy. Komendy natomiast to jednostki nadrzędne i dzielą się na powiatowe, miejskie i wojewódzkie, a ich pozycja w hierarchii i liczba personelu rosną zgodnie z podaną kolejnością. To komu pan nie przekazał? Zapytał również zdziwiony Marek. Bo ja wiem, Mówił nazwisko, ale ja nie mam głowy do takich rzeczy. Panie, mam 56 lat, cukrzycę i reumatyzm. Kolana mnie tak napier. A jak wyglądał? Czarny przerwał mu z uśmiechem. W karierze już się nasłuchało o licznych chorobach swoich rozmówców. Chuj go wie! Taki nijaki. Dość chudy jak na psa, to znaczy policjanta, poprawił się szybko mężczyzna. Bary i Czarny nie zareagowali. W ogóle. Taki trochę pizdowaty. O, czekaj pan. Mężczyzna podrapał się po łysinie. E, kuśka! krzyknął wyraźnie, dumny, że sobie przypomniał. Czarny parsknął śmiechem. Słuchacz spojrzał pytająco na Barczyńskiego. Rozmawiał pan z Pawłem Kruśką, sprostował Marek. No przecież mówię. A ma pan może kopię tego nagrania? zapytał Marek, ignorując wciąż śmiejącego się Czarnego. Będzie wałkował dowcip jeszcze przez wiele dni. Ta, syn zgrał mi na pulpit. Mówił, że jak znowu przyjadą policjanci, to wystarczy to skopiować, czy jaki pieron. Na pulpit. I tak, wystarczy skopiować. Pozwoli pan, że wejdziemy? Wchodź ta, jak musi ta. Machnął dłonią. Dam wam numer do syna, bo tam ponoć ten film jest w kilku częściach. On wam wszystko wytłumaczy. Marek zadzwonił do młodego słuchacza. Dzień dobry, Marek Barczyński, Wydział Kryminalny w Bytomcu. Dzwonię w sprawie nagrań. A, witam, ale tata chyba już je zawiózł na komendę. Barczyński nienawidził tłumaczyć się z takich rzeczy. A jest szansa znowu je zgrać? Nie dam rady podjechać, ale podam panu hasła do aplikacji, dobra? Pozwoliłem sobie obejrzeć nagranie, bo panowie pewnie mają co robić. Do powrotu pana Witrzyńskiego z pracy, czyli do 16, nic się nie działo. Do tego momentu łącznie przejechało pięć samochodów i wszystkie sąsiadów. Zdarzyło się kilka ciekawych rzeczy, które porozbijałem na osobne pliki. Nagrał się dziwny biegający gość, który zawiązywał buty, akurat tuż przed domem policjanta. Był też biały bus, który nieudolnie zakręcał przed domem sąsiadów, a także kilka nieznanych mi osobówek. Stojących tuż przed brałą Witczyńskiego. Dziękuję. Było za co. Zaoszczędzili dzięki niemu kilka dobrych godzin. Chłopak podał hasła i się rozłączył. Marek zgrał pliki na przenośny dysk. Nie zamierzał oglądać nagrań przy tym denerwującym facecie. Razem z Czarnym podzielili się plikami. Czarny dostał nagrania do godziny 18, a Marek do 23. Jakość wideo była zaskakująco dobra, dzięki czemu czarny mógł odczytać tablice rejestracyjne i sprawdzić je w bazie. Dotarł także do dziwnego biegacza, który okazał się znajomym czarnego jeszcze ze szkoły. Aktualnie uczył matematyki. Biały bus zawracający tuż przed domem witczyńskich należał do syna tutajszego piekarza. Umówili się z Barym, że każdy z nich zrobi listę potencjalnych świadków wraz z krótkimi opisami sytuacji, w których znaleźli się przed domem Wity. Marek skupił się szczególnie na momencie, w którym Wita wyjeżdżał z domu. Kamera nie obejmowała miejsca, w którym stało zaparkowane BMW kolegi, ale ujęła sam moment odjazdu. Nic specjalnego nie przykuło uwagi Barczyńskiego. Nikt nie ruszył Zawitą, choć sam Filip wystartował z piskiem opon. Masz coś? Zapytał czarnego. Raczej nie. Spisałem kilku, ale nie robią nic specjalnego. Jeden gość pojawia się kilka razy ze cztery. Parkuje przed domem gościa od monitoringu i grzebie coś w telefonie. U mnie też za dużo nie ma. Sprawdziłeś to auto? Land Rover należący do. Zerknął na kartkę, po czym pokręcił głową z dezaprobatą. Kurwa, ale ja paskudnie piszę. Niedźwiacki, przeczytał powoli. Marek podniósł głowę i spojrzał na Czarnego. Niedźwiacki czy Niedźwiecki? Kurwa, warknął Czarny. Czekaj, sprawdzę jeszcze raz. Marek zaczął się denerwować. A co jeśli już na samym początku mieli sprawcy i go wypuścili? Łukasz Niedźwiecki. Kurwa! Marek zerwał się z fotela. Zbieraj się, jedziemy! Gdzie? Zbrój się, powiem Waucie. Czarny posłusznie podszedł do pancernej szafy, wyjął broń i wsadził do kabury, która przylegała do jego ciała. Lekko za długa koszula wystarczyła, by zakryć całość. Bransolety też brać? zapytał Czarny. Nie, wszystko mam, chodź. W samochodzie Marek opowiedział Czarnemu o akcji z Pawłem i Niedźwieckim. Zaznaczył, że ten drugi zapewniał ich o swojej niewinności, ale jakoś nie wspomniał o tym, że w dniu morderstwa obserwował chatę wity. Według Marka pojawiła się podstawa prawna do zatrzymania Niedźwieckiego, chociażby na 4-8. Obawiał się, że przez to wyjdzie na jaw ich krzywa akcja na własną rękę, ale cel uświęcał środki. Nawet nie zauważył, kiedy stał się makiawelistą. Pewnie w trakcie zdobywania i to za wszelką cenę pieniędzy na ratowanie córki. Niedźwiecki mieszkał sam. Duży, nowobogacki dom i brak stałego zatrudnienia potwierdzał przypuszczenia co do jego profesji. Ale budynek był zamknięty na cztery spusty. Nikt nie reagował na pukanie, dzwonienie, a nawet okrzyki policja. Po kilku minutach uciążliwego walenia w drzwi z domu obok wyszła starsza kobieta, która stwierdziła, że nie widziała Niedźwieckiego od dwóch dni. Próbowali wypytać ją bardziej szczegółowo, ale tylko utyskiwała na hałaśliwego sąsiada, który wiecznie imprezuje i sprowadza typów spod ciemnej gwiazdy. Marek i Czarny postanowili, że przyjrzą się bliżej Niedźwieckiemu. Może uda się go znaleźć po telefonie? Ale najpierw musieli zaliczyć kilka spotkań z ucholami. Zbliżała się jedenasta. Pozostali pewnie już dawno byli po swoich rozmowach. Rozdział dziesiąty. Ich uchole nie mieli nic interesującego do powiedzenia. Inni policjanci też nie przynieśli nic wartościowego. Krzyki, a nawet obietnice głębszego przejrzenia się ich osobą nie poskutkowały. Albo nagle wszyscy nabrali wody w usta, albo naprawdę nic nie słyszeli o morderstwie wity. Jedno i drugie świadczyło o tym, że zrobił to ktoś znacznie poważniejszy niż byle ulicznik tylko tacy nie dopuszczali do siebie płotek, które dadzą z ucha przy najbliższej okazji. Marek wiedział do kogo się zwrócić. Akurat był wtorek, musiał tylko poczekać do czternastej. Tymczasem zbilingowali numer Niedźwieckiego. Bandura pytał, dlaczego akurat jego, ale Marek go zbył. Sprawdzamy każdego, Jacek. Taka odpowiedź mu wystarczyła. Nieważne jak, mieli znaleźć mordercę i kropka. SMS od Ameli przypomniał mu o prywatnych problemach. Marek najpierw zadzwonił do rzecznika, który zapewnił go, że artykuł o jego córce będzie już dzisiaj i na stronie komendy wojewódzkiej i na wszystkich portalach społecznościowych. Następnie wszedł na stronę zbiórki i odnalazł wpłaty samca alfy. Faktycznie dziewięć pojedynczych wpłat, każda kolejnego dnia i każda zaokrąglona do pełnego tysiąca. Największa wynosiła sześć tysięcy złotych i powtórzyła się dwa razy, natomiast najmniejsza to tysiąc, aż trzykrotnie. Marek pokiwał głową z szacunkiem. Zastanawiał się, czy nawet jeśli byłby bogaty, to przekazałby taką sumę obcym ludziom. Próbował wejść w szczegóły przelewu, ale widział tylko informację płatność anonimowa. Zadzwonił na infolinię, ale nic nie wskurał. Ochrona danych osobowych. Wiedział, jak może uzyskać odpowiednie dane, ale to byłoby już grube przegięcie z jego strony. Wystarczyło użyć legitymacji służbowej. To jednak oznaczałoby, że nie jest policjantem, tylko przestępcą. Jak w każdy wtorek o godzinie czternastej lektor położył na pomniku czerwoną różę i usiadł na drewnianej ławeczce. Wiele lat temu Marek widział, jak ten osobiście ją montował. Szpakowaty mężczyzna wolno i metodycznie przesunął dłonią po swoim ciele. Kolejno dotykał czoła, klatki piersiowej, lewego, a następnie prawego ramienia. Październikowy wiatr sprawił, że chował ręce do kieszeni płaszcza. Teraz będzie tak siedział przez co najmniej piętnaście minut. To była jego chwila ciszy. Marek postanowił mu nie przeszkadzać, jak zawsze. Miał czas. Czarnego zostawił na komendzie. Powiedział mu, że ma do załatwienia sprawy rodzinne. Nikt z wydziału nie wiedział, że jego najważniejszym ucholem jest sam lektor. Tak samo nie mógł pozwolić, aby dowiedzieli się o tym policjanci z innych jednostek, w tym ci z CBSP. Szybko spróbowaliby go zwerbować, a przecież lektor zapewnił kiedyś marka, że albo będzie współpracował z nim, albo z nikim. Miasta nie było stać na taką stratę. To dzięki temu kontraktowi Marek zatrzymał wielu bandytów, którzy chcieli podbyć bytomiec narkotykami i przemocą. Swego czasu Edmund Lektoryński trząsł nie tylko całym miastem, ale także pobliskimi gminami. Zajmował się wszystkim, co nielegalne. Zaczynał od przemytu tytoniu, alkoholu i narkotyków, później przyszedł czas na rozboje, a nawet porwania i handel ludźmi. W pomysłowości i bezwzględności nie miał sobie równych. Wśród policjantów słynął z ekstrawaganckiego podejścia oraz umiejętności stworzenia wokół siebie hermetycznego środowiska. Gdy tylko jakieś przestępstwo cechowało więcej polotu niż zwykłe wyłamanie drzwi, od razu wiedzieli, że lektor lub jego ludzie brali w tym udział. Problem polegał na tym, że trudno było im cokolwiek udowodnić. Niektórzy tłumaczyli to geniuszem lektora, inni obwiniali skorumpowanych gliniarzy, którzy kryli bandytę i jego ludzi. Lektor siedział tylko raz. Jak się później okazało, prawdopodobnie zrobił to celowo, by zagwarantować sobie niepodważalne alibi na czas największej masakry w historii miasta. W 1995 w Bytomcu pojawiła się ekipa Romów, którzy postanowili przywłaszczyć sobie połowę miasta. Zaczęli handlować wszystkim, co akurat mieli na stronie. Dopóki sprzedawali noże i zegarki, lektor nie miał z tym problemu. Jego podejście zmieniło się, gdy w asortymencie konkurencji pojawiły się spirytus i ruskie papierosy. Pojechał na dyplomatyczną rozmowę z królem społeczności, ale Romowie w odpowiedzi zaczęli opychać jeszcze heroinę. Wyjątkowo opanowany Edmund wciąż chciał z nimi negocjować, lecz w swojej pogoni za pieniędzmi zrobił w końcu krok za dużo. Rok później, gdy ekipa Romów rozrosła się o kilkunastu nowych członków, zabawili się w jednym z lokali lektoreńskiego. Gadzio nie miał wstępu na imprezę. A Romowie w dzikim szale, spotęgowanym alkoholem i heroiną, najpierw brutalnie pobili kucharza i sześć kelnerek, po czym zabrali im klucze. Kelnerkom kazali tańczyć na stole, a później zażądali by się rozebrały. W razie nieposłuszeństwa grozili śmiercią. Ale to też było za mało. Po zmuszeniu pracownic do zrobienia loda kucharzowi, trzech najbardziej agresywnych rzuciło się na mężczyznę. Tłukli go tak długo, aż ten przestał oddychać. Półnagie kelnerki płakały, modląc się o przeżycie. Wtedy Romowie rozpoczęli gwałt zbiorowy. Po wszystkim opuścili lokal, zostawiając na drzwiach napis: Roma Nipen". Z życiem muszły jedynie dwie kelnerki, w tym siostrzenica lektoryńskiego. Obie odmówiły zeznań i jakiejkolwiek współpracy z policją. A ta dokonała kilku zatrzymań, ale brakowało twardych dowodów. Siostrzenica ze szczegółami opowiedziała lektorowi o wydarzeniach z tamtej nocy. Na szczęście Romowie nie mieli pojęcia, kim była. Lektor słuchał i milczał, co zdarzało mu się niezwykle rzadko. Niedługo potem Julia wróciła do swojego mieszkania i powiesiła się na klamce od drzwi. Trzy dni później lektoryński został zatrzymany za zaatakowanie policjanta na służbie. Jednym ciosem złamał nos postronkowemu kapelczakowi, który dopiero zaczynał swoją przygodę w policji. W pomieszczeniu dla osób zatrzymanych spędził 48 godzin, po czym w trakcie przesłuchania przyznał się do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza, okazał skruchę i obiecał poprawę. Dobrowolnie poddał się karze. Cały Wydział Kryminalny chciał mu przyklepać przestępstwa, o którego podejrzewano, ale ten tylko uśmiechał się i twierdził, że wszystko to marne pomówienia. Zresztą szybko się okazało, że nie ma czasu na rozmowy. Gdy lektoryński siedział, spłonął cały blok zasiedlony wyłącznie przez Romów, w tym rywalizującą z nim grupę przestępczą. Co dziwne, nikt nie zdołał uciec z pożaru. Edmund Lektoryński dostał rok bezwzględnego pozbawienia wolności, po czym opuścił dołek. Karę miał odbyć w przyszłości. Sekcja ciał ofiar pożaru pokazała obecność w nich chlorometanu. Pożar wybuchu w nocy, co oznaczało, że ktoś uśpił mieszkańców za pomocą gazu, po czym podpalił budynek. Ogień pochłonął cały blok w zaledwie 30 minut. Nie znaleziono sprawcy lub sprawców podpalenia. Dopiero kilka lat po zdarzeniu zaczęły spływać informacje, że to była sprawka lektora. Jedni twierdzili, że przekupił policjantów, by na kilka godzin pozwolili mu opuścić dołek, oczywiście bez zapisania tego gdziekolwiek. Inni byli przekonani, że zatrzymano kogoś podającego się za lektoreńskiego i legitymującego jego dowodem osobistym. Ale po kilku latach znajomości z lektorem, Marek wiedział, że jeśli chodzi o niego, żadne odpowiedzi nie mogą być proste, jak choćby w kwestii jego pseudonimu. Oczywiście powszechnie uważano, że pochodzi on od nazwiska, ale lektor tuż po wymierzeniu kary swoim wrogom podobno pochylał się nad nimi i argumentował swoje zachowanie. Na wpółżywy mężczyzna, często pozbawiony którejś części ciała, taplał się we własnej krwi i słuchał, co sprawiało, że znalazł się w takiej sytuacji. A monolog ten, prowadzony niskim głosem, z odpowiednią modulacją i teatralną dykcją, mógł trwać i kilkanaście minut, co dla ofiary było wiecznością. Marek nie wnikał w takie niuanse. Wystarczyło mu, że miał do czynienia z najpoważniejszym bandytą w swojej karierze. Ale że los potrafi być przewrotny, pewne wydarzenia sprawiły, że uważał lektora za swojego przyjaciela. Jedynego i niepodważalnego. Zamarzniesz, usłyszał nagle charakterystyczny niski głos. Wiedziałem, że przyjdziesz, powiedział spokojnie mężczyzna z bezbłędną dykcją, poprawiając poły płaszcza. Musiałem, panie Edmundzie. Pytaj więc, przyjacielu, uśmiechnął się delikatnie. Kto? Nikt tego nie wie. Ten, który zabił waszego, nie pochodzi z tego miasta. To skąd? Lektor spojrzał na niego wymownie. Gdybym wiedział, wiedziałbym też, kim jest. Jaki cel miałby w tym obcy gość? Nie wiem. Lektor spojrzał Markowi w oczy. Jego spojrzenie mroziło. A kto aktualnie rządzi w Bytomcu? Nikt. Te czasy dawno minęły. Mężczyzna spojrzał przed siebie, jakby oddawał się wspomnieniom. Ale bandyci nie wyginęli. To tylko płotki. Nikt ich nie kontroluje. Tych grupek jest więcej niż krost na dupie zasłużonej prostytutki. Panie Edmundzie, to bardzo ważne. Lektor spojrzał na niego wymownie i westchnął teatralnie, chwytając go za ramię. Ten przyjacielski chwyt miał w sobie więcej siły niż niejedno wrogie uderzenie. Posłuchaj, Marek, postaram się dowiedzieć, ale nic nie obiecuję. Dobrze wiesz, że od dawna jestem na emeryturze. Przestałem się liczyć w tym czy innym mieście. Marek wiedział, że gdyby tak było, nie przekazywałby mu co jakiś czas informacji pozwalających na zamknięcie wspomnianych płotek. Mało kto orientował się. Który sklep ma być obrobiony, czy w której stodole znajduje się samochodowa dziupla. Czekaj na mój telefon. Bądź cierpliwy i proszę, nie rób nic głupiego. Lektoryński poklepał go po ramieniu. Mam jeszcze jedną prośbę, powiedział Marek. Mężczyzna zachęcił go skinięciem głowy. Głupia sprawa, ale jestem w ciężkiej sytuacji. Moja córka ma nawrót choroby, i znów potrzebujemy pieniędzy. Mamy trochę nazbierany, ale... Wybacz, Marku. Przerwał mu lektor. Ale nie mam pieniędzy. Jestem tylko starszym panem na emeryturze. To, co widzisz, to iluzja podtrzymująca moją legendę. Nie mogę ci pomóc. Edmund Lektoryński wyszedł z cmentarza, po czym wsiadł do swojego Bentley'a. Rozdział jedenasty Czarny odwalił kawał dobrej policyjnej roboty, gdy Marek był nieobecny. Szczegółowo sprawdził biling Niedźwieckiego. Okazało się, że jego komórka przez ostatni tydzień logowała się aż dwadzieścia razy w rejonie miejsca zamieszkania Wity. To oczywiście nie świadczyło od razu o winie, ale Niedźwiecki mieszkał na drugim końcu miasta. Teraz musieli go znaleźć, co mogło okazać się trudniejsze, niż początkowo zakładali. Marek obawiał się, że niechcący go ostrzegli i gryzli, albo się ukrył, albo zwiał z kraju. Od momentu ich wizyty miał wyłączony telefon. Pewnie kupił nowy i wymienił kartę sim. Gdy czarny opowiadał Markowi o swoich ustaleniach, do pokoju wszedł Bandura i oświadczył, że mają przyjrzeć się Bernackiemu, bo okazało się, że były mąż Iwony Witczyńskiej w chwili morderstwa znajdował się w Polsce. Trzeba to zrobić i szybko, i z głową, rzucił Bandura. I jak jeszcze? Zapytał Marek złośliwie. I srak, dalej jest w kraju. Chuj go wie do kiedy. Ale jak dzisiaj po niego pojedziecie, to chuja na niego mamy. Z głową i szybko, powtórzył komisarz stanowczo. Panowie, mam pytanie. Czarny wychylił głowę zza monitora. Co jest? Zapytali zgodnie. Co mają ze sobą wspólnego śledź i pieprz? Co kurwa? Bandura zmarszczył brwi. Marek przewrócił oczami i westchnął ciężko. Śledź swoją, pieprz inną, rzucił czarny. Ryknął śmiechem, nawet nie patrząc na rozmówców, i pokiwał głową, by docenić swoje poczucie humoru, po czym bez słowa wrócił do analizowania połączeń. Całe życie z debilami, skonstatował bandura, zamykając za sobą drzwi. Marek spojrzał z uśmiechem na czarnego. Ale ten był już w zupełnie innym świecie. Wpatrywał się w monitor, jakby przed chwilą nic się nie wydarzyło. Miał dobre stosunki z Jackiem. Dlatego przełożony pozwolił mu urwać się na godzinę. Zresztą i tak nie opuściłby wizyty córki u onkolog, nawet jeśli miałoby się to skończyć walką na noże i zwolnieniem lekarskim. Jasne, Marek, nie ma problemu. Tylko wcześniej podjedź z czarnym przed dom Bernackiego. Oficjalnie jest naszym kolejnym figurantem. Sprawdźcie jakim autem jeździ i z kim może mieszkać, zastrzegł Bandura. Do wizyty zostały dwie godziny. Szybka akcja i będzie mógł wspierać córeczkę. Żałował Wity i jego rodziny, ale nic nie było ważniejsze od róży. Rozdział dwunasty. Z drogi pecie, czarny jedzie. Krzyknął radośnie policjant dodając gazu. Skręcił w kierunku młodego funkcjonariusza, który musiał odskoczyć. Przerażenie w jego oczach uradowało Czarnego. Byłeś z temu lekarza? zapytał Marek niewzruszony. Tak, najpierw się popłakał, a później kazał mi wypierdalać. Czarny odwrócił się w stronę kolegi i przekrzywił głowę w lewą stronę. Kilka razy poruszył nią szybko, jakby dostał drgawek. To skoro na głowę za późno, to idź chociaż na nogi. Na nogach, to niech się nauczy chodzić ten sierściuch jebany, krzyknął czarny, tym razem kierując głowę w stronę uchylonej szyby. Założą te pierdolone taktyki i szeryfów udają. Spojrzał w lusterko i upewnił się, czy młody na pewno słyszał jego wrzaski. Ten zdenerwowany podniósł gwałtownie latarkę i wszedł do budynku. Gdy czarny siedział za kierownicą, policyjny parking nie był bezpiecznym miejscem dla nowych funkcjonariuszy. Starszy policjant miał z nimi problem, choć nigdy nie wytłumaczył Markowi jego genezy. Czarny uśmiechnął się szeroko i... wrzucił wsteczny bieg. Krzychu kurwa! Funkcjonariusz uśmiechnął się jeszcze szerzej. Użycie przez Marka jego imienia oznaczało wysoki poziom wkurwienia, a czarny lubił ten stan. Podjechał w miejsce, gdzie wcześniej posterunkowy ratował swoje życie, zaciągnął hamulec ręczny i wysiadł z pojazdu. Zrobił kilka kroków w kierunku trawnika i coś podniósł. wrócił do samochodu, nucąc melodię, której Marek nie znał. Dumnie pomachał zdobyczą przed oczami kolegi. To wszystko dla kajetu jakiegoś kota? To wszystko dla paniki i chaosu. Schował notatnik do kieszeni kurtki i ruszył w kierunku bramy wyjazdowej. Serio, zbadaj się, rzucił Marek. A teraz zapierdalaj pod dom Barneckiego, tylko tak, żeby nas nie zauważył. Spokoloko, partnerze. Poruchałeś, że masz taki dobry humor? Ta, tylko muszę uważać. Czarny przyłożył do czytnika kartę dostępu. Czemu? Bo seks jest jak pieczenie ciasta. Za późno wyciągniesz i musisz skrobać, powiedział poważnie, obserwując reakcję rozmówcy. Kurwa, czarny. Marek się skrzywił i westchnął rozczarowany. Czarny wkurwiał go swoim aroganckim podejściem do wartości takich jak dziecko czy rodzina. Wiedział, że to tylko żarty, ale dla niego i tak były zbyt mocne. Czarny nie miał ani dzieci, ani żony. Może dlatego nie potrafili się dogadać w tej kwestii. Musiał jednak przyznać, że żarty czarnego obejmowały każdą możliwą dziedzinę. Tak, lubił go. Ale z upływem czasu miał coraz mniejszą tolerancję na jego dowcipy. Lubisz to suko! krzyknął czarny, gwałtownie przyspieszając.